Cześć, jeśli podoba Ci się to, co robię, zostaw lajka, subskryba. Rozważ proszę dołączenie do patronów na patronite.pl, Ralindel, bo tylko dzięki takiej pomocy możemy działać. A teraz zaczynamy program i będziemy Ci skutkiem bardzo wdzięczni za klikanko. Za klikanko. Dziś rozmawiamy z dr Ewą Drygalską, wykładowczynią Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Witam. Cześć. I rozmawiać będziemy dzisiaj w kontekście twojego niedawnego, bardzo ciekawego i trafnego artykułu w miesięczniku Znak na temat tego, czy i jak algorytmy mogą dyskryminować. I pogadamy o tym właśnie, a potem to co najlepsze, czyli będziemy się, że tak powiem, kłócić o wnioski i zalecenia płynące z tych obserwacji. Oczywiście żartuję, będziemy uprzejmie się nie zgadzać. Więc zacznijmy w ogóle od tego, jakbyś mogła przybliżyć ten temat. Tego, jak być może nieświadomie często ludzie wbudowują swoją perspektywę, w tym również być może swoje uprzedzenia do narzędzi, takich jak algorytmy, nowe technologie i tak dalej. Mhm. Może zacznę od tego, że no już od kilku ładnych lat słyszymy o wzroście znaczenia sztucznej inteligencji, o tym, że tak wiele w sztuczną inteligencję inwestujemy, dużo też się o nią kłócimy, słyszymy, że jej rola w naszym życiu jest coraz większa, ale bardzo często te popularne dyskusje gdzieś tam się kończą na poziomie science fiction, przejęciu świata przez androidy i tak dalej, podczas gdy no, tak naprawdę sztuczna inteligencja już od naprawdę ładnych kilku lat faktycznie rozwija się bardzo intensywnie i działa już w wielu obszarach naszego życia. I miesięcznik Znak postanowił właśnie poświęcić swój temat miesiąca roli i zagrożeniom, ale też temu, co zyskujemy, co tracimy przez algorytmy sztucznej inteligencji, żeby trochę tą dyskusję o sztucznej inteligencji pogłębić. I faktycznie jest tak, że te algorytmy no, coraz częściej wpływają na nasze życie, coraz częściej są implementowane w różnych obszarach naszego życia, od bankowości po rekrutację, ale też oczywiście sposoby, na jakie korzystamy z internetu, sposoby wyszukiwania, media społecznościowe, no i oczywiście systemy rekomendacyjne. Każdego dnia używamy albo YouTube'a, albo Spotify, albo Amazona, Allegro czy OLX'a. Wszystkie te systemy, które nam podpowiadają kolejne zakupy, albo czy możemy być zainteresowani jakimi artykułami do przeczytania, jakimi treściami. Wszystkie te systemy są właśnie oparte na algorytmach. No i celem mojego artykułu, ale też właśnie artykułów innych autorów w tym... Ostatnio roki Borys zaprosił do rozmowy o filmach osobę, która widziała dwa filmy w ciągu roku. To brzmi bardzo dobrze. W tym konkretnym numerze było zastanowienie się takie trochę głębsze nad konsekwencjami oddania tak dużej władzy, jeżeli można tak powiedzieć, algorytmom, za którymi oczywiście stoją przede wszystkim firmy technologiczne, no a za firmami technologicznymi garstka, relatywnie mała liczba programistów, które te algorytmy dla nas tworzą i modelują też. Więc taki był zamysł za... Boże, ile tu jest cięć w tym wideo? To już jest trzecie albo czwarte cięcie, które widzę. Za moim artykułem. Może jeszcze zanim przejdziemy właśnie do szczegółów, doprecyzujmy, ponieważ niektórzy słysząc sztuczna inteligencja też nie do końca wiedzą, co to dokładnie znaczy, bo tak jak powiedziałaś słusznie, może się to kojarzyć, nie wiem, z robotami komuś, prawda, czy coś takiego, ale systemy rekomendacji, które wspomniałaś, to jest bardzo dobry przykład tego, bo mówiąc o sztucznej inteligencji mamy na myśli ogólnie narzędzia samouczące się, to znaczy dostosowujące swoje własne parametry na podstawie jakiegoś, prawda, jakiegoś wejścia, jakiegoś kierunku nadanego przez programistów i to jest coś obecne, co jest obecne w tak naprawdę absolutnie, no nie każdej może, ale bardzo dużej liczbie dziedzin życia i też dodam jeszcze taką krótką rzecz, że ewentualne błędy, ewentualne właśnie jakieś być może niesprawiedliwe działanie tego typu narzędzi często jest ukryte, ponieważ my nie mamy bezpośredniego wglądu w ten proces bardzo często. Czasem nawet programiści, prawda, muszą gdzieś tam głęboko sprawdzać dokładnie do czego ten algorytm samodzielnie się przekształcił ostatecznie i jest to znacznie trudniejsze do dostrzeżenia, ponieważ widzimy tylko wynik, prawda, w kwestii rekomendacji, prawda, a nie widzimy wszystkich pominiętych wyników, prawda, na przykład i tak dalej. Więc to jest właśnie dobry punkt i już można przejść dalej, tak tylko doprecyzować. Jasne, jak najbardziej masz rację. Oczywiście ta dziedzina sztucznej inteligencji jest przepastna i ogromna, bardzo dużo się tam mieści, od autonomicznych samochodów po aplikację Ubera, więc to jest naprawdę ogromna dziedzina, ale to też pokazuje, no właśnie jak ona się ciąga przez tak naprawdę większość obszarów naszego życia, dlatego tak jest istotne, żeby o niej rozmawiać. A ten problem czarnej skrzynki, no właśnie to jest ten jeden z najczęściej wspominanych przez aktywistów, badaczy, badaczki, naukowców, ludzi, którzy się etyką czy w ogóle sztuczną inteligencją zajmują. No właśnie problem nieprzejrzystości tych systemów, bo z jednej strony... Było kolejne cięcie, nie wiem, czy ta rozmowa się tak rwała, czy on coś wycinał. Bardzo, to robi bardzo złe wrażenie, jak widzę wywiad, w którym co chwila jest cięcie, co chwila jest skok, nie?
Dlatego ja staram się, jeżeli to możliwe, w ogóle nie ciąć rozmów, bo po prostu mam uczucie, że jeżeli, wiecie, na mojej platformie daję komuś innemu głos, to wszelkie podejrzenia, że ja ten głos jakoś ograniczam, czy modyfikuję, czy tego, są problemem, którego wolałbym raczej unikać, do którego tego, więc strasznie mnie to drażni teraz, jak widzę tego, mimo że zupełnie uczciwie mówiąc, absolutnie mogą za tym stać zwykłe problemy techniczne, które chciałbym wyeliminować, żeby podnieść jakość rozmowy. Wydawałoby się, że tak prosty algorytm, jak to, co nam się wyświetla na naszym feedzie na Facebooku, jest oczywiście chyba najpilniej strzeżoną tajemnicą Marka Zuckerberga, nad którą pracują pewnie setki programistów, którzy cały czas gdzieś tam przy tym majstrują i go doprecyzowują. Z drugiej strony, czasami, jeżeli chodzi o takie systemy, o których wspomniałaś, czyli na przykład głębokie sieci neuronowe, którym dajemy jakieś zadanie, ale nie dajemy im dokładnych instrukcji, jak to zadanie zrobić, tylko oczekujemy określonego wyniku, na przykład na poziomie powiedzmy 90%, co akceptujemy, czyli po prostu wysokiej wydajności. No nie wiemy, czy prześledzenie, jak ten algorytm doszedł do takiego wysokiego wyniku, jest po prostu bardzo trudne, bo musielibyśmy się tam przegrzebać przez wiele warstw obliczeń i statystyk. No ale oczywiście z jednej strony to jest super, bo zdecydowanie ułatwia nasze życie. I ja wspominam też w artykule, jak wiele dobrego sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe prowadziło do naszego życia. Wspominam choćby o możliwości ogarnięcia kwestii zmiany klimatu, no bo mamy tutaj do czynienia z wielkimi, jakimiś ogromnymi, przepastnymi zbiorami danych, których ani człowiek, ani zespół naukowców, ani nawet wielkie zespoły naukowców nie byłyby w stanie przetworzyć. A to, że na przykład możemy modelować czy przewidywać, jaki będzie stan klimatu za rok, dwa, za 10 czy 20 lat, to jest właśnie zasługa sztucznej inteligencji. No czy oczywiście wielka obietnica dotycząca lepszego diagnozowania chorób, szczególnie w medycynie, i czy właśnie wspomagania decyzji lekarzy, czy innych specjalistów. Dobra, na razie mamy 8 minut i wiem o obietnicach, a nie wiem o zagrożeniach. Mam nadzieję, że będzie konkret, bo akurat jeżeli chodzi na przykład o problemy z diagnostyką w medycynie, to rozmawialiśmy jakiś czas temu o problemach w wykorzystaniu algorytmów przy wyrokach, nie? I mówiłem wam, że w USA są okręgi, które wykorzystują algorytmy do wydawania wyroków, które mają niby być bardziej sprawiedliwe. Niestety przy systemie prawnym, który speedrunuje rozprawy, ponieważ amerykański system sądownictwa jest tak bardzo przepchany, że tam, ja nie pamiętam, chyba 80% rzeczy, które powinny być, ocierać się o sądy, kończy się ugodą, i to jest jedyny sposób na to, żeby w ogóle ich system sądowniczy nie był kompletnie nieruchomy i martwy. Tak właśnie w celu optymalizacji tego używa się też algorytmów do wyroków, tylko że jeżeli ty cały proces rozpoznania osoby podejrzanej i ukarania jej trwa 30 sekund, albo nawet, szaleństwo, 3 minuty, no to jakby ten wyrok trochę dalej bazuje na niczym, nie? I nie da się tego, nie da się tego załatać, nie? A jednocześnie takie algorytmy mogą po prostu prowadzić do pogłębienia chujowej sytuacji przez to, że wyciągając wnioski z całego korpusu wcześniejszych surowych kar, mogą po prostu ponawiać te surowe kary, nie? Specjalizacji czy innych ekspertów. No i to jest super. No ale właśnie, problem chyba się najbardziej jest dotkliwy w momencie wprowadzania czy implementowania tych systemów wspomagania decyzji czy systemów eksperckich, no w takich obszarach życia publicznego czy życia społecznego, które nas dotykają i mogą wyrządzić pewne krzywdy. I o tym wspominam w swoim tekście. Powołuję się przede wszystkim na przykłady amerykańskie, bo to tam właśnie te systemy wspomagania decyzji czy systemy predykcyjne zostały wprowadzone na szeroką skalę, więc można się było odnieść faktycznie do konkretnych przykładów problemów związanych z dyskryminacją czy nierównym traktowaniem. Czy mam ci opowiedzieć kilka? Właśnie, bo z Ameryki jest właśnie dobry przykład. Ameryka jest dobrym przykładem, ponieważ tam nie tylko one są wdrażane na największą skalę, ale nawet te, które są wdrażane u nas, często stamtąd pochodzą, prawda? Więc oczywiście jest to, że tak powiem, dobre poletko. I właśnie chciałem zapytać, jakie moglibyśmy podać przykłady konkretnych jakichś przypadków, gdzie tego typu uczenie dawało, no nie celowo, prawda? Bo nie, to nie jest tak, że ktoś celowo, prawda, planował takie systemy, żeby kogoś tam wykluczały.
zmieniały, ale dawały po prostu niesprawiedliwe wyniki. Możemy właśnie przyjść do jakichś przykładów. Tak, już powstało naprawdę kilka książek, które polecam w swoim tekście, między innymi Cathy O'Neill wydała zresztą przetłumaczoną w Polsce kilka lat temu książkę Broni Matematycznej Zagłady i on tam wskazuje na kilka dobrych przykładów, już takich kilkuletnich, takich nieuświadomionych czy niecelowych uprzedzeń, które algorytmy wykazywały, jeżeli możemy je tak trochę zantropomorfizować. I ona na przykład mówi o takich przykładach jak kwestia rekrutacji. W największych firmach, korporacjach, które otrzymują no, po kilkaset, kilka tysięcy, a być może nawet kilkanaście aplikacji dziennie na określone stanowiska, już od wielu lat ten proces takiego pierwszego skanowania życiorysów, które są wysyłane, jest automatyczny i dokonywany przez algorytmy. Oczywiście żaden człowiek, ani nawet duży zespół HR-owy nie byłby w stanie obsłużyć tak dużej ilości napływających CV. No więc posługujemy się algorytmami i pewnymi kryteriami, które mają nam pomóc w odsianiu tych pierwszych CV. Pierwszą selekcję przeprowadzić. Tak, pierwszą selekcję. No i okazuje się, że o ile bardzo często to działa świetnie i tutaj obietnicą oczywiście tego jest to, żeby algorytm jako system komputerowy jest bezstronny. Nikt, czy jakby na to liczymy, jest neutralny. Wiemy, że ludzie mają uprzedzenia. No Ameryka szczególnie jest krajem, gdzie no, panuje wielokulturowość, ale też pewne problemy rasowe, czasami też konflikty etniczne. Tutaj oczywiście Stany chcą prowadzić jak najszersze polityki antydyskryminacyjne. No więc te algorytmy miały na celu no właśnie jak najbardziej obiektywne dokonywanie takiej pierwszej selekcji. No ale okazuje się, że nie zawsze tak jest, bo na przykład w przypadku, o ile pamiętam, to był chyba Google albo Amazon. Amazon właśnie tak wiem. Który rekrutował swoich pracowników głównie na stanowiska inżynierskie, okazywało się, że bardzo dziwnym trafem duża ilość kobiet, które aplikowały na te stanowiska, była odrzucana mimo posiadanych kwalifikacji. I przez jakiś czas próbowano dojść do tego, jak to się dzieje, że algorytm no właśnie neutralny... Szymon, to jest ten moment, w którym ty się zapowietrzasz, bo widzisz niesprawiedliwość. Kobiety odrzucali? A nie, przepraszam. Ty płaczesz, jak białych cishet facetów odrzucają. Bezstronny odrzuca te podania napisane przez kobiety, co nie powinno się zdarzyć. No ale on nie wyjaśnia, że w momencie, w którym trenowaliśmy te algorytmy na takich modelowych przykładach świetnych CV, czy ludzi, którzy zostali przyjęci na określone stanowiska i do pewnego czasu no najwięcej tych takich modelowych życiorysów było pisanych po prostu przez mężczyzn, bo to jednak mężczyźni dominują w branży IT, więc algorytm jakby chcą zapewnić podobną wydajność, czy podobny sukces, po prostu szukał podobnych kandydatów wśród mężczyzn. Nie był on uprzedzony, czy nie miał stereotypów wobec kobiet, po prostu nakarmiono go, jeżeli można tak potocznie powiedzieć, danymi, gdzie najlepszymi kandydatami byli mężczyźni, więc takich później wybierał do dalszej selekcji. Po prostu jakby tak to zbierając, o ile dobrze to rozumiem, po prostu patrząc na próbkę, prawda, tych CV, czy tych pracowników dotychczasowych i widząc, że no, w dziedzinach inżynierskich tam jest wyraźna, prawda, większość mężczyzn, uznał to za ważną cechę, tak? To znaczy uznał to za ważną cechę przyjmowania, że tak powiem, do pracy, prawda, a nie, być może na przykład, jeden z przykładów, tak mi się w tym momencie nasuwa, że na przykład nie było to zestawiane, ten odsetek męskich CV, którym był karmiony ten algorytm, nie był zestawiany z odsetkiem wszystkich męskich CV, które spływają, odsetkiem, jakie męskie CV stanowią we wszystkich CV, które spływają, prawda, ponieważ wtedy byłoby to w jakiś sposób być może proporcjonalne, prawda. I to jest taki przykład, wydaje mi się, który nikt nie chce nikogo, że tak powiem, wykluczyć, prawda, nigdzie nie ma, tylko algorytm błędnie przypisuje wagę do cech, których rozkład, prawda, powiedzmy, w populacji pracowników wynika z zupełnie czegoś innego po prostu, prawda? No tak, jasne, to jest, często jest tak jak mówisz, to znaczy, że przyczyna mylona jest ze skutkiem. Matematyka, a jednak algorytm jest po prostu językiem logicznym, językiem matematycznej analizy, nie jest w stanie rozpoznać, znaczy wskazuje super ciekawe korelacje, ale nie jest w stanie wskazać przyczynowości. To jest w stanie zrobić tylko człowiek. I w tym momencie bardzo łatwo jest algorytmowi, no właśnie, pomylić, uznać, że najważniejszym kryterium nie było wykształcenie albo posiadane kursy czy kwalifikacje, ale płeć, no bo ponad 80% mniej żyje. Więc tutaj ta zupełnie nieprawdziwa korelacja okazuje się decydująca przy tym przyjęciu do pracy, czy powiedzmy przejściu do kolejnego etapu. Ale też dużo krytycznych, szczególnie autorek, bo z jakiegoś powodu najwięcej prac naukowych, artykułów, książek o problemach ze sztuczną inteligencją i algorytmami jest napisanych przez kobiety. Bardzo dużo autorek wskazuje, że o ile
faktycznie w wielu przypadkach te błędy wynikały z niewłaściwych parametrów, które były wprowadzone na początku. No to też dziwnym trafem bardzo dużo tych problemów, czy tych takich z angielskiego biasów, które one tropią, no dotyka społeczności, które, że tak powiem, historycznie były albo marginalizowane. Tutaj szczególnie często pojawiały się zarzuty związane z dyskryminacją Afroamerykanów i Afroamerykanek w różnych dziedzinach życia. Więc wydaje się, że też te uprzedzenia nie są takie zupełnie randomowe, powiedzielibyśmy, ale też, no, co oczywiście ma sens i jest też głęboko... Kto mądry wpisał płeć jako parametr? Samrion, stawiam, że jakby... mógł nie wpisywać płci jako parametru, ale dać przestrzeń na to, żeby algorytm zobaczył to jako parametr, nie? A w sensie, wiesz, jakby jeżeli był jakikolwiek sposób na wskazanie tego w bazie, która z której uczyli algorytm, na przykład po prostu, jeżeli uczyli na przykład na dokumentach pracowników, to w tych dokumentach mogła być wpisana płeć i po prostu wrzucali wszystko wholesale na zasadzie, co się może złego stać, jak nakarmimy algorytm każdą daną, którą posiadamy, no to dostali to, nie? To tak jak w medycynie, modelowy pacjent to właśnie pacjent, a nie pacjentka. No, to teraz wyobraźcie sobie, jakby wśród lekarzy, którzy są mają kontakt z osobami czarnymi, często istnieje przekonanie, że osoby czarne słabiej odczuwają ból. To jest jakby zbadane uprzedzenie wśród lekarzy. I wyobraźcie sobie, że teraz zbieracie dane z szpitala, w którym jakby występują lekarze, którzy to uprzedzenie mają w głowie. I w ramach zbierania danych, które są dla algorytmu, wykarmicie ten algorytm tym, co lekarze przypisywali poszczególnym pacjentom. I nagle się okazuje, że czarnym pacjentom lekarze przypisywali na przykład mniej leków przeciwbólowych. Wyobraźcie sobie, że idziemy potem krok dalej i algorytm robi to, co było uznawane za dobre praktyki w szpitalu, czyli przypisuje czarnym pacjentom mniej leków przeciwbólowych. I uzasadnione, no te uprzedzenia trochę powtarzają się, te uprzedzenia w algorytmach czy w sztucznej inteligencji trochę się powtarzają z tymi uprzedzeniami, które wykazywaliśmy jako społeczeństwo w ostatnich dekadach. No tak, ale ponownie, to też nie jest zaskakujące, jeżeli popatrzy się na przykład, algorytm analizuje jakieś dane ze społeczeństwa amerykańskiego, prawda, i na przykład różne wyniki różnych grup między innymi wynikają z jakichś uwarunkowań historycznych, prawda, a algorytm tego w cudzysłowie nie wie, to ponownie mamy to samo zjawisko, co przed chwilą, prawda, że zakłada, że na przykład, że czynnikiem, dla którego dana grupa ma taki wynik, prawda, że istotnym czynnikiem jest wyłącznie, prawda, powiedzmy kolor skóry, a pomija no, chociażby właśnie uwarunkowania historyczne, prawda, jakiekolwiek, które się też przekładają również na wyniki grupowe. I czy moglibyśmy tutaj przejść do jakichś przykładów? Nie wiem, czy masz jakieś przygotowane przykłady konkretnie z tej dziedziny, że tak powiem, etnicznej, na przykład w Stanach Zjednoczonych. No i jest naprawdę dużo. No, właśnie, bo mało było w artykule samym. Ten najbardziej taki kontrowersyjny i wielokrotnie już wskazywany, ale chyba ciągle warty przypomnienia, no to jest kwestia tak zwanego predictive policing, czyli przewidywania kryminologicznego. To są systemy, których używa wiele jednostek, właściwie miast w Stanach Zjednoczonych, między innymi na przykład Los Angeles, ale też one są stosowane w Kanadzie choćby. To są takie systemy, które mają wspomagać pracę policji i mają za zadanie przewidywać, gdzie na podstawie właśnie historycznych danych związanych z aresztowaniami, gdzie prawdopodobnie dojdzie do kolejnego przestępstwa. Więc miasta są dzielone na takie bardzo małe, odcinki, bardzo małe obszary. W tych małych obszarach są liczone właśnie przeszłe przestępstwa. No to są głównie takie przestępstwa, które
które byśmy nazywali ulicznymi, czyli bójki, kradzieże samochodów, no takie, no właśnie, pospolite przestępstwa głównie, ale też morderstwa oczywiście, jeżeli się dzieją na ulicach. I na tej podstawie prognozuje się, no właśnie, gdzie jest największe zagrożenie potencjalnie i tam można wysyłać na przykład więcej patroli policyjnych. I część systemów opiera się tylko i wyłącznie na takich danych, to znaczy na danych historycznych, ale część też wykorzystuje nie tylko te przeszłe przestępstwa, ale też jakieś dodatkowe kryteria, na przykład związane z geografią, to znaczy, czy dzielnica jest biedna, czy bogata, czy na przykład dana osoba, która popełniła przestępstwo, była z pełnej czy niepełnej rodziny, czy jej bliscy byli wcześniej aresztowani. Więc oczywiście to są dane zanonimizowane, no ale one jakby mimo wszystko, te wszystkie rzeczy trafiają do tego systemu, który później to mieli. No i przez wielu aktywistów czy obrońców praw człowieka, między innymi przez kanadyjski Citizen Lab, który się zajmuje prawami człowieka, u nas w kontekście używania podsłuchów Pegasusa, oni między innymi bardzo krytycznie się wypowiadali na temat tych systemów policyjnych, szczególnie tego amerykańskiego kompasa, który jest w wielu miastach używany. No bo właśnie problem polega na tym, że wysyłając na przykład podwójne czy jakieś wzmożone patrole policyjne do tych miejsc, gdzie system przewiduje, że może się wydarzyć więcej tych pospolitych przestępstw. Tak się właśnie zastanawiałem, czy jakby dostaniemy wytłumaczenie tego, ale jestem bardzo ciekaw, co ona powie, bo wydaje mi się, że zmierza to właśnie w bardzo dobrym kierunku i wydaje mi się, że ona całkiem dobrze opisuje problem, z którym mam do czynienia. Trochę kreujemy taką samo spełniającą się przepowiednię, to znaczy może być tak, że na przykład w wielu dzielnicach, w społecznościach afroamerykańskich, gdzie konflikty z policją, zamieszki na tle rasowym, szczególnie z policją, no mają bardzo długą historię. Można tylko wspomnieć, no właśnie Los Angeles, gdzie w latach 60. i później w latach 90. odbyło się no takie masowe, ogromne zamieszki miejskie, które się kończyły no naprawdę podpaleniami i jakimiś takimi wielomilionowymi stratami, bardzo często były wywoływane na tle konfliktu pomiędzy białą policją a czarnymi mieszkańcami. I trochę te społeczności są, no właśnie, mają taki historyczny konflikt ze służbami porządkowymi. No i na przykład tam wysyłanie patroli, zwłaszcza jeśli na przykład one będą białe, może wywoływać jakby skutki przeciwne do zamierzonych, to znaczy poczucie zagrożenia mieszkańców, no właśnie, kolejne konflikty i niekoniecznie wcale działać tak, jakbyśmy chcieli. Dobra, ja się wtrącę, bo jednak ona powiedziała, znaczy myślę, że ona nie do końca narysowała dostatecznie mocny obrazek, a tutaj warto podkreślić jedną rzecz, nie? Te algorytmy predictive policing działają w ten sposób, że tak, jak najbardziej tworzą samospełniającą się przepowiednię. W tym sensie, że wyobraźcie sobie sytuację, że szkolicie waszą policję do tego, żeby się z przestępczością obchodzić maksymalnie przemocowo, maksymalnie agresywnie i jeżeli macie do czynienia z przestępcami, no to macie jakby upoważnienie do tego, żeby korzystać często z wręcz nieproporcjonalnej siły, żeby to zagrożenie ze strony przestępców usunąć. I teraz wyobraźcie sobie, że algorytm mówi, ok, w dzielnicy A zdarzają się częściej raporty, doniesienia o właśnie, nie wiem, rozbojach, o wszelkiego rodzaju przestępstwach. I wy wysyłacie tam więcej policji, tylko że ta policja z miejsca jest nastawiona na to, że idzie na wojnę. To znaczy, że policjanci, których wysyłacie do tego, żeby rozwiązali problem na przykład, wiecie, kłótni w rodzinie, oni jadą z myślą, że de facto wyjeżdżają na pole bitwy. Że to, co jest przed nimi, to jest na pewno wielka zadyma, którą trzeba będzie spacyfikować wszelkimi możliwymi środkami, tak? Wszelkimi możliwymi metodami. I ci kolesie mają już negatywne nastawienie, zanim dotrą na miejsce, tak? Oni już są uprzedzeni do całej sytuacji, zanim dotrą na miejsce,
więc szansa, że zeskalują problematyczną sytuację, już rośnie. Ale to jest dopiero połowa problemu, ponieważ drugą częścią tego samego problemu jest sytuacja związana z właśnie tymi najbardziej pospolitymi przestępstwami, tak? Jeżeli ludzie mogą się teoretycznie przynajmniej pobić wszędzie, to znaczy nie ma znaczenia, czy pobiją się na Pradze, na Woli, czy na Bałtach w Łodzi, tak? To nie ma znaczenia, ludzie mogą się pobić wszędzie. I bardzo dużo bójek, do których dochodzi, odbywa się bez udziału policji. Bez udziału w tym sensie, że nie ma na miejscu policjantów, którzy mogliby zareagować na bójkę, nie wiem, rozdzielić szarpiących się ludzi, tak? Którzy mogliby powiedzieć stop, nie, bo zaraz wam wjedziemy w buta. I jeżeli algorytm powiedział, wyślijmy do dzielnicy X więcej ludzi, to z automatu więcej bójek odbywających się w tej dzielnicy X odbywa się jednak w kontakcie z policją. A rezultat tego jest taki, że algorytm dostaje potwierdzenie, że tu było więcej bójek i zobaczcie, jest jeszcze więcej bójek. Bo potencjalnie te statystyki właśnie tych ulicznych przestępstw, które miały miejsce, zostają dodatkowo podbite przez to, że jest więcej okazji, żeby policjanci zaobserwowali te najzwyklejsze przestępstwa. Więc to idzie cały czas do przodu i coraz bardziej się nakręca, nie? Powtarzają się z uprzedzeniami, bo ludzie z uprzedzeniami dostarczają danych do algorytmu, to jest tak proste. Wykrywa tylko jakieś prawidłowości, może wystąpić też zagnieżdżenie. Czarne osoby częściej interesują się X, czarne osoby mają częściej gorsze CV, algorytm odrzuca osoby interesujące się X. Zgadza się. Dlatego jej zawsze powinna mieć postawiony znak zapytania przy wynikach realnie wpływających na życie ludzi, nie? Ale babka dobrze o tym odpowiada, nie? Tylko chciałem rozwinąć ten punkt, bo on jest aż tak pojebany, nie? Natomiast jeżeli chodzi o zamieszki, o których ona trochę tutaj wspomniała, ale jakby nie wyeksponowała tego, więc pozwolę sobie ja to zrobić, to możecie zgooglować tak zwany Rodney King Riots, gdzie jakby do zamieszek doszło dlatego, że wyciekło nagranie z tym, jak czterech policjantów bardzo poważnie nadużyło siły w stosunku właśnie do wspomnianego Rodneya Kinga. Właśnie się pozwolę na moment wtrącić, bo to jest taki coś, co możemy sobie łatwo wyobrazić nawet na naszym podwórku, prawda? Że nadmierna, dodatkowa, nieproporcjonalna kontrola jakiegoś środowiska przez organ władzy może dodatkowo wzbudzać niechęć do tego organu władzy, co dodatkowo napędza zachowania wszelkie przestępcze, czy w ogóle, czy antysystemowe, czy jakkolwiek to nazwiemy. No jeżeli policja ci co dwa dni zagląda do ogródka, to zaczniesz się w końcu denerwować na tych ludzi i może będziesz miał większą motywację, żeby potem zrobić im coś na złość. To jest taki, Widzicie? I Szymek już skręca, że ci ludzie bardziej popełniają przestępczość, jak są nękani. Nie, Szymciu, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to. Ty częściej widzisz rzeczy, które jesteś... Jeżeli jesteś uprzedzony w stosunku do jakiejś społeczności i masz większą skłonność do widzenia rzeczy, które ta społeczność robi źle, to masz, owszem, samospełniającą się przepowiednię, tylko trochę nie w tą stronę. Natomiast jest tutaj bardzo ciekawy temat, ponieważ... Z wielu różnych przyczyn populacja czarna w Stanach Zjednoczonych popełnia więcej przestępstw, prawda? I
pytanie, czy taki algorytm, który w pewien sposób odczłowiecza osobę, prawda, ponieważ o, tutaj masz tę cechę, którą ma nieproporcjonalnie dużo przestępców, więc będziemy cię lepiej pilnować, bo to jest forma odczłowieczenia, prawda? Sprowadza. Szymon, z jakich przyczyn? Szymciu, opowiedz z jakich przyczyn? Czy tymi przyczynami są dyskryminujące polityki typu stop and frisk? Czy tego typu przyczynami są na przykład kary za narkotyki jakby od lat 60., które mówią, że które mówią, że za małą porcję tego trawy można pójść siedzieć równie intensywnie, co za nie. Tak, za małą porcję trawy można pójść siedzieć na równie długo, co za dużą porcję kokainy. Bo kokaina jest dla elit. Wiecie, to jest o tyle zabawne, że patrząc na wiele czynników jakby związanych z przestępczością mniejszości w USA, także czarnej mniejszości, faktycznie można stwierdzić, że proporcjonalnie do populacji niektóre przestępstwa są przez mniejszości popełniane częściej niż niż jakby w przypadku białej populacji. Tyle tylko, że zdecydowana większość tych przestępstw jest bezpośrednim rezultatem marginalizacji tych społeczności, a także polityki samej policji, która niektóre jakby wykroczenia traktuje inaczej w przypadku osób białych i czarnych. Jeżeli za to samo przestępstwo osoby białe i czarne są inaczej traktowane, to ciężko jest jakby mówić, o, oni popełniają 1000 razy więcej przestępstw. Ponieważ tak, statystycznie czarni, będąc biedniejszymi, przynajmniej część przestępstw popełniają proporcjonalnie do populacji częściej. Tyle, że to jest konsekwencja wielu innych działań, a nie jakaś organicznie występująca w ich populacji rzecz, nie? Znamy człowieka do jakiejś cechy, którą oni z kimś dzieli i tak, jest zmienne, tak, no. Tak. No właśnie, traktowanie człowieka jako liczby, prawda? Tylko, że tutaj się pojawia pytanie, takie bardzo kontrowersyjne. Czy jeśli spojrzymy na ogół, to czy się okazuje na przykład, że ten, abstrahując od tego, czy wysyłanie tam policji jest dobre, bo może niekoniecznie, nie w takiej ilości i tak dalej, abstrahując od tego, to czy w skali ogólnej taki algorytm działa z przewidywaniem statystycznie częściej większej lub mniejszej ilości przestępstw? Z jednej strony z tego co wyczytałam, no właśnie w tych opracowaniach przytoczonych w artykule, czy na przykład z raportów Citizen Labu, który zresztą jest oczywiście otwarty, każdy może na niego spojrzeć, no właśnie nie do końca. Tam jest opisywany jeszcze inny przypadek, jeszcze innego algorytmu, nie takiego, który wysyła wozy policyjne na ulicę, ale takiego, który miał za zadanie, a być może to jest jeszcze bardziej kontrowersyjny przykład, który miał za zadanie ocenić szansę osób aresztowanych na recydywę. Mhm. Znowu Stany Zjednoczone. No i z jednej strony on wykazywał bardzo duże uprzedzenia, to znaczy na przykład młody Afroamerykanin złapany na posiadaniu marihuany czy na sprzedaży na przykład małej ilości narkotyków, skazany na przykład 3 lata w zawieszeniu czy 3 lata odsiadki, był profilowany przez ten system jako zagrożony wysokim ryzykiem recydywy, mimo że a na przykład biały mężczyzna, który dopuścił się wielokrotnie przemocy domowej, był oznaczany jako niskie ryzyko. Tam się pojawiały właśnie tego typu przykłady. Ostatecznie według badaczy, czy takich naukowców niezależnych, czy nie współtworzących też tych systemów, no to około tylko 20%, czyli 1/5 tych przewidywań akurat tego algorytmu, który miał znowu pomagać w prognozowaniu recydywy. Była skuteczna, tak? Że wykazywał skuteczność tylko na tych 20%, no a przy okazji mógł zrobić bardzo dużo złego. A jak to się ma, nie wiem czy wiesz, jak to się ma do przewidywań dokonywanych przez człowieka a propos tej recydywy? Czy jest to porównane? Bo ten ma 20% skuteczności, to jest mało, mhm. A jaką skuteczność przewidywania ma człowiek?
W tych opracowaniach, do których ja dotarłam, nie było takich porównań. Nie wiem też, czy takie przewidywania, które są robione przez człowieka, czy one byłyby porównywane z algorytmem, ponieważ prawdopodobnie nie mają tak dobrze wyznaczonych kryteriów. To jest bardzo są bardziej intuicyjne. Tak, indywidualne. Nie? I tu jest właśnie, wracamy do tego samego punktu, co wcześniej. Ponieważ to jest oczywisty przykład dokładnie tego, że patrząc na historię, prawda, skazanych, osadzonych, coś tam, oceniamy, że kolor skóry mówi o tobie. Zastanówcie się, no, ludzie, którzy słuchają, prawda, że maszyna, nawet nie człowiek, to nawet nie jest ktoś, kto cię nie lubi fizycznie, tylko maszyna ocenia, że ponieważ dzielisz cechę z innymi ludźmi, to będziemy patrzeć na ciebie inaczej. To jest taka jedna z wysokich... Tak, rasa, ale też to może być płeć. Jasne, no to jest przykład. To może być też oczywiście ekonomia, to jest też takie bardzo... Bardzo chętnie też przejdę do właśnie statusu ekonomicznego za jakiś czas. Natomiast moje pytanie jest takie. 20% przewidywania, prawda, zakładam, bo tak, to jest algorytm krzywdzący, tak? Człowiek jest oceniany niesprawiedliwie indywidualnie przez taki algorytm, ale jeżeli on ma 20% skuteczności, no to zakładam, że chroni przed jakimiś, przed 20% tej recydywy chroni. I pojawia się tutaj pytanie, ponieważ no to jest, mam wrażenie, takie wychodzące już chyba trochę z założeń ideowych, jak podchodzimy do człowieka. Jakim kosztem można dokonywać, można chronić populację przed tym 20% recydywy, przed tym 20% tych przypadków recydywy? Bo zakładamy, że co? Ej, on nie rozumie, o czym mówi. Dwudziestoprocentowa skuteczność algorytmu oznacza, że 80% ludzi, którzy albo są oskarżeni o recydywę, albo są uznawani za osoby, które się recydywy nie dopuszczą, jest oceniana błędnie. Tu nie ma 20-procentowej. To nie jest ochrona przed 20% recydywistów. To jest przypisanie 80% ocenianych ludzi źle. W 20% przypadków faktycznie on by uchronił. To jest taki. To jest pytanie z raportu mniejszości, tak? Prawda? Może niektórzy pamiętają taki stary film, gdzie. Kosztem potraktowania człowieka jako bezwolną, prawda, liczbę, która na pewno zachowa się tak, a nie inaczej, no, w filmie science fiction faktycznie powiedzmy, że było to skuteczne. I te pytania warto... O, oh, wow! Nie, kurwa, sorry, ja... Raport mniejszości jest o tym... Przepraszam, muszę wam przybliżyć nagle jakby fabułę filmu, ponieważ mamy do czynienia z kimś, kto jakby każdą rzecz po prostu przekręci na swoją potrzebę, mimo że... To, co mówi, absolutnie nie zgadza się z tym, o czym mówi. O, oh, wow. Okej. Okay. O czym jest raport mniejszości? W telegraficznym skrócie. Raport mniejszości jest filmem o tym, że powstały tak zwane pre-crime unit, w którym... które przewidują brutalne przestępstwa, tak? I mamy naszych zajebistych policjantów, którzy są w stanie jakby powstrzymać przestępstwo, zanim do niego dojdzie de facto. I jakby po pierwsze oryginalne powieść, czy opowiadanie Dicka podnosi samą kwestię tego, czy to jest aby na pewno dobre, tak? Czy to aby na pewno jest, czy aby na pewno możemy skazywać ludzi za coś, czego w ogóle jeszcze nie dokonali. I to jest pierwszy problem, ale jest też drugi problem, i który jest bezpośrednio skorelowany z tym, o czym tutaj mówimy. To znaczy, raport mniejszości jest o tym, że tam jest trójka bliźniaków, którzy przewidują przyszłość, nie? I tytułowy raport mniejszości polega na tym, że z tych trzech osób, które przewidują przyszłość, regularnie zdarza się, że jedna z tych osób przewiduje inną przyszłość, w której do przestępstwa nie doszło. I żeby utrzymać cały system w działaniu,
wykorzystuje się jakby kłamstwo, to znaczy wykorzystuje się to, że pomija się tą mniejszościową, ten mniejszościowy sprzeciw i tak skazuje się ludzi, nie? Więc jest to całkiem dosłownie, jakby jest to całkiem dosłownie krytyka tego, że możemy mieć, że czy dalej etycznie będzie trzymać, będzie krzywdzić ludzi, jeżeli 30% algorytmu mówi nie, będzie inaczej, nie? A ten z tego wykręca jakieś kurwa dzikie lody, tak? Tak, najwyraźniej oglądał analizę na swoim własnym kanale, nie? To sobie, warto sobie, że tak powiem, zadawać w tym momencie, ponieważ to, mam wrażenie, że jest takie, że jest taki konflikt dwóch podejść do człowieka. Albo podejścia indywidualistycznego, kiedy ty jesteś odpowiedzialny za własne życie i za to, co zrobisz i ciebie za to będziemy sądzić, a podejścia utylitarnego takiego, które liczy się tylko wynik w skali makro. I jakkolwiek to brzmi koszmarnie odczłowieczająco, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić argumenty, które ludzie mogliby świadomie za tym przedkładać. Bo to jest, powiedzmy, recydywa, to jest jeszcze względnie, powiedzmy, są gorsze rzeczy, prawda? Ale jestem w stanie sobie wyobrazić ludzi, którzy by argumentowali właśnie za tak odczłowieczającym podejściem do człowieka, jeżeli w skali makro miałoby to uratować coś, prawda? Mhm. I to jest, że to są tematy, które w tym momencie się dzieją, prawda? Więc... Faktycznie jest trochę taka wojna idei, bo przecież z tym algorytmem możemy zrobić różne rzeczy. W Stanach Zjednoczonych to było kontrowersyjne, dlatego że, czy choćby w Wielkiej Brytanii, gdzie stosowano podobny algorytm, używano go do takich przypadkowych zatrzymań policji. To znaczy, jeżeli policja, kamery policji... Przypadkowych kontroli. Przypadkowych kontroli, tak. Więc jeżeli na przykład monitoring policyjny wykrył taką osobę w jakimś miejscu, albo na przykład ta osoba została, nie wiem, zatrzymana przez policję w trakcie rutynowej kontroli, na przykład na drodze, i jednocześnie wyskakiwało im, że to jest ta osoba oznaczona jako możliwy recydywista lub recydywistka, to w tym momencie podejmowano takie kroki, nie wiem, przeszukania, wstępnego aresztowania, sprawdzenia, czy przypadkiem właśnie ta osoba nie dokonuje jakiegoś przestępstwa, bo wyszło nam wysokie ryzyko. I można oczywiście robić tak, ale można by było do tych 20%, do tych ludzi oznaczonych jako wysokie ryzyko, skierować programy, które miałyby ich, które na przykład selekcjonowałyby ich pod kątem osób, na przykład, które miałyby szczególnie jakieś szczególne programy resocjalizacyjne, tak? Że im szczególnie byśmy pomagali zdobyć nową pracę, zdobyć mieszkanie, jakby zacząć nowe życie po odsiadce i po wyroku i zacząć na nowo, zamiast je zatrzymywać i poddawać pełniejszej kontroli, a wiemy, że jak się jakby z kogoś intensywnie i często sprawdza, to też częściej coś nam wyjdzie na tą osobę. Tak. Zwłaszcza, że akurat znowu Stany Zjednoczone to jest taki bardzo charakterystyczny case, gdzie na przykład za szereg przestępstw, łącznie z narkotykami, w momencie uzyskania wyroku i odsiadki traci się na przykład prawo do pomocy społecznej. A także prawo do głosu. To jest w ogóle koszmarna rzecz. W sensie jest dużo stanów, w których za odsiadkę w więzieniu można stracić prawo do głosowania. I tu się zaczynają schody, bo są politycy, którzy wykorzystują to do tego, żeby na przykład odbierać sprawczość mniejszościom. Bo to jest bardzo łatwo zrobić, jeżeli się odpowiednio postaramy. To znaczy, wiecie, jeżeli chcemy, żeby jakaś mniejszość nie miała możliwości głosowania, to wystarczy postawić ją w sytuacji, w której skazujemy ją nieproporcjonalnie często za jakiś rodzaj przestępstwa. Na przykład za, dajmy na to, nie wiem, narkotyk, który częściej bierze ta część populacji, którą chcemy wykluczyć, nie? Za kontakt, za zażywanie narkotyków, które chcielibyśmy, których ta populacja używa, nie? I zobaczcie, jaką to perfidną kreuje sytuację, gdzie de facto, jeżeli tylko chcemy, to możemy cię skazać, bo nam się nie podoba twój kolor skóry, ale jednocześnie zachować rączki na kołderce i cały czas mówić, że to z zupełnie innego powodu. Że my byśmy cię w ogóle nie chcieli skazać, gdyby nie to, że jesteś tak strasznym przestępcą.
po wyjściu z więzienia na przykład nie można zamieszkać ze swoją rodziną, żoną, dziećmi, mężem, dziećmi, jeśli ta rodzina mieszka w mieszkaniu socjalnym. Nie mamy prawa do żadnych zapomóg ani do pomocy społecznej, więc tym trudniej jest nam wrócić na rynek pracy, tym trudniej znaleźć nową pracę, znaleźć mieszkanie, więc trochę z automatu się wpada znowu w ten system przestępczy, bo tylko tam się okazuje, że jest nam łatwiej znaleźć pracę. A przecież moglibyśmy to wymyśleć inaczej, to znaczy no właśnie skierować swoje środki i zasoby do tego, żeby zapobiec ewentualnej recydywie. Właśnie zapobieganie to jest jeszcze tak, że zapobieganie zazwyczaj jest po prostu tańsze niż potem leczenie, prawda, problemów. Natomiast no, w ogóle to jest w ogóle szerszy temat, szerszy problem z systemem amerykańskim, prawda, i socjalnym, i penitencjarnym, i tak dalej, który jest w ogóle bardzo różny od naszego. Natomiast ja też dodam od siebie, że podchodzenie z specjalnymi ułatwieniami dla takich osób, to też nie jest do końca rozwiązanie problemu, ponieważ jeżeli te osoby dalej byłyby wybierane na podstawie tych samych kryteriów, no to mamy teraz taki dobrotliwy rasizm, prawda, że ty szczególnie potrzebujesz pomocy ze względu na swój kolor skóry, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też nie jest takie całkiem proste, jak... Co ty bredzisz, mordo? Co ty bredzisz, mordo? Boisz się, że jeżeli będziemy wspierać grupy szczególnie narażone, to one poczują, że je rasistujesz? Brzmi jak coś, co powiedziałby rasista? To totalnie brzmi jak słowa rasisty? Jakie narzędzia tutaj zastosować, aż ponownie na pewno to byłoby mniej szkodliwe niż to, co domyślnie robi się w Stanach Zjednoczonych, bo to jest ten przykład tutaj, że potencjalnych recydywistów nie będziemy próbowali resocjalizować, tylko pału przez łeb, prawda, no bo oni mają w ogóle inną kulturę podejścia do wielu tematów, niekoniecznie optymalną. Natomiast też chciałem teraz przejść do tego tematu, który pojawił się przed momentem, a mianowicie progu zarobkowego, tak, czy sytuacji ekonomicznej, prawda, kiedy tutaj wychodzi, i tutaj może faktycznie wychodzić taka rzecz, że to jest, to co ja teraz podam, to nie jest przykład ze sztuczną inteligencją i to jest łatwo dostrzegalne, a tak jak mówiliśmy na początku, problemy ze sztuczną inteligencją są ukryte bardzo często. Jakiś czas temu w Polsce zrobili stronę internetową z informacyjną dla bezdomnych. Ja nie wiem, na czym bezdomni mieli dokładnie ją oglądać, bo nie wiem, no może jacyś w tym momencie, nie wiem, może bezdomni w tym momencie już mają smartfony, chociaż wątpię, ale jest to rozwiązanie, wymyślane przez ludzi, którzy mają w pewnym środowisku żyjących, rozwiązanie, które dla nich jest oczywiste, ale ma ono pomóc ludziom, dla których jest kompletnie niedostępne. I to jest taki, mówię, to jest przykład nie z... Przymuś? Jakby w Polsce jest relatywnie... Wykluczenie... cyfrowe w Polsce wynosi... Pa. 81% Polaków korzystało z internetu co najmniej raz w tygodniu. 55% osób, które nigdy nie korzystały z sieci, mieszka na obszarach wiejskich. Dużo osób jakby w kryzysie bezdomności posiada telefony z dostępem do internetu. Jest to bardzo jakby cyberpunkowa wizja, nie oszukujmy się, high-tech, low-life, ale ci ludzie jak najbardziej istnieją. I strony dla osób w kryzysie bezdomności nie są problemem pod względem technologicznym, to znaczy, że takie osoby nigdy nie skorzystają z tej strony, tylko że edukacja w ogóle przeciętnego obywatela, nie mówiąc już o osobie w kryzysie bezdomności, jest tak ograniczona, że ci ludzie mogą po prostu nie umieć znaleźć tego typu informacji, ponieważ jedną z negatywnych konsekwencji mediów społecznościowych jest to, że dla wielu osób jakby te media społecznościowe stały się jedynym internetem, z jakim mają kontakt. To znaczy, że de facto dochodzi do sytuacji, w której ty nie wiesz o istnieniu internetu poza Facebookiem, nie? Czy Twitterem, czy czymkolwiek, czy YouTube'em. I to jest oczywiście problem, ale nie ma co tutaj przesadnie profilować osób w kryzysie bezdomności, bo to nie do końca jest jakby ten problem, o którym Szymon mówi.
nie z algorytmiki, ale ja to widziałem po prostu kiedyś w Polsce to zrobiono. Natomiast na tej warstwie tego typu problemy myślę, że najbardziej nawet mogą być widoczne w tej tematyce. Tak, jak najbardziej. Znowu nawet wspominałam chyba o tym, ale jeżeli z jednej strony wydaje się, że sędzia na przykład bierze pod uwagę sytuację materialną pozwanego, no to znowu w tym hejście Stanów Zjednoczonych on owszem ją bierze pod uwagę, ale jako negatywne kryterium. No na przykład no właśnie rodziny czy poziomu dochodu naszej rodziny jako kolejne kryterium, że no, albo popełnimy przestępstwo, albo mamy małą szansę na to, żeby przejść poprawnie system resocjalizacji, to krzywdzenie biednych się odbywa też na przykład w systemie bankowym. Co prawda już od kilku lat w Polsce mamy dostęp do informacji na temat tego, dlaczego na przykład nasze podanie o kredyt zostało odrzucone przez bank, no ale mimo wszystko i tak zakładam, że większość osób tego nie robi i te kryteria nie są, no nie są do końca jasne. Jakby jak bank, wydaje nam się, że one są proste, ale wcale nie są, na jakiej podstawie bank wybiera osoby, którym przyzna kredyt, a którym kredytu nie przyzna. W związku z tym, i znowu tutaj widzimy taki trochę mechanizm samospełniającej się przepowiedni, bo jeżeli faktycznie nie mam etatu, albo mój etat jest niski, jeżeli kiedyś w przeszłości miałam jakieś problemy na przykład ze spłatą karty kredytowej, to jeżeli chcę ogarnąć swoje życie i nie wiem, założyć firmę, czy pójść na studia, czy zainwestować na przykład we własne lokum, no to będzie mi o wiele trudniej to zrobić niż osobie, która ma wysoki dochód i jakby taką super poprawną historię kredytową. To jest, no na przykład... Wetnę się to tak na sekundkę, bo to jest oczywiście wszystko prawda, no ale to też, no, nie dziwmy się, no tak działa system finansowy, że ludzie, którzy udzielają pożyczki, system, który udziela pożyczki z nadzieją z zarabienia na tej pożyczce, prawda, oczywiście, że będzie profilował ludzi, którzy, no pod tym kątem, także tylko pytanie, w sensie dodawanie do tego algorytmu, nie jestem do końca pewien, czy działałoby szczególnie inaczej niż człowiek, prawda, więc to też... No bo zobaczcie, jakie to jest smutne, nie? On jest tak bardzo apologetą tego systemu, że on tak naprawdę nie jest w stanie nawet dobrze jakby go skrytykować, nie? To znaczy, no okej, Szymek, tak, masz rację, to jest tak, że ten system tak działa, nie? Tylko rozmowa, którą dorośli próbują z tym prowadzić, jest taka, że my nie chcemy, żeby ten system tak działał. To znaczy... Fajnie by było, jakbyś wbił sobie do tej dużej głowy, do tego potężnego mózgu, że fakt, że coś działa, wiesz, as intended, niekoniecznie znaczy, że my powinniśmy być zadowoleni z tego, jak rzecz działa. Szczególnie w kontekście jakby wykluczenia i systemów, które to wykluczenie mogą pogłębiać. Może do jasnej cholery, no. To nie jest fizyka kwantowa. To też nie jest takie proste, natomiast ważnym właśnie punktem jest to, co padło chwilkę wcześniej, o tej absolutnej niejawności często tych kryteriów, ponieważ to jest właśnie dodatkowy, ponieważ nawet jeżeli bazuje to na jakichś zrozumiałych przesłankach, które funkcjonują w tym systemie, to jeżeli potem nakładanie na tego bardzo grubych warstw algorytmu jest robione w sposób niejawny, to ludzie tak naprawdę nie wiedzą, czy to nadal są sensowne przesłanki, czy właśnie tego typu zjawiska, które omawialiśmy wcześniej, gdzie pewne cechy są traktowane jako wykluczające, prawda, a być może wcale nie powinny być, prawda, więc tak wydaje mi się. No tak, jasne, no to jest tak, że oczywiście ta nasza historia kredytowa to z jednej strony przewidywanie, czy właśnie modelowanie naszej spłacalności kredytu na podstawie naszej obecnej sytuacji finansowej to jest drugie, no ale to nigdy nie jest takie proste i do tego dokłada się jeszcze wiele właśnie innych danych, na przykład o dziwo z mediów społecznościowych, ale no właśnie nie wiadomo jak, to znaczy... Danych z pobieranych z mediów społecznościowych, tak? Dobrze? Tak, są takie systemy, które się chwalą, że właśnie są w stanie ocenić zdolność kredytową na podstawie między innymi też nie tylko tych przeszłych danych finansowych, no bo przecież możemy iść do banku i prosić o kredyt, w którym nie mamy żadnej historii, więc na jakimś jakoś musimy być oceniani. I coraz więcej tych kryteriów, no właśnie nie przez tych kryteriów jest brane pod uwagę. Chodzi oczywiście o to, żeby zwiększyć skuteczność tych ocenianych wniosków, no ale nie wiemy do końca jak.
Ja myślę, że to są właśnie, że to jest rzecz, o której, dlatego tego typu artykuły są dobre i w ogóle poruszanie tego typu tematów, ponieważ myślę, że ogromna liczba ludzi, która korzysta z tych rozwiązań na co dzień, w ogóle nie wie, że może istnieć jakiś problem i że może nawet taka względnie prosta rzecz jak przejrzystość algorytmów, nawet jeśli by tego nie naprawiła całkowicie, to by pomogła w tym, po prostu w tym temacie. No wiesz, tutaj jest też właśnie kolejny ten konflikt. Może jeszcze a propos ekonomii podam jeszcze jeden przykład, bo tym razem z naszego polskiego podwórka, a nie jest ich dużo, więc warto o tym wspomnieć. Kilka lat temu pilotażowo w kilku miastach był wprowadzony taki system, który miał wspomagać urzędy pracy w profilowaniu bezrobotnych, to znaczy osoby, które starały się o status osoby bezrobotnej, wypełniały bardzo długi kwestionariusz, w którym odpowiadały na szereg pytań i na podstawie tego kwestionariusza system rekomendował daną osobę do jednej z trzech grup, z trzech profili osób bezrobotnych, które miały określone, że tak powiem, określone przywileje, czy powiedzmy... Szanse na proponowanie im później zawodu, prawda? Ja pamiętam. Proponowanie zawodu, ale też na przykład systemy doszkalające. Oceniał cię na podstawie twoich rokowań, tak? Jakie masz szanse na bycie dobrym pracownikiem, tak, tak, tak. Tak, dokładnie. I tym kryterium, które właśnie miało być oceniane na podstawie tych wtedy tajemniczych, jak się okazało, kryteriów, no miała być ten potencjał zawodowy czy potencjał aktywacyjny danej osoby. Ale jak się okazało, kiedy kilka organizacji się zainteresowało tym algorytmem, na jakiej podstawie w zasadzie te osoby są przypisywane do tych odpowiednich grup, okazało się, że no tamta ta metodologia była niezwykle słaba, że ten potencjał zawodowy danej osoby był bardzo niejasny, czy w ogóle nie był zdefiniowany. Ostatecznie sprawa trafiła chyba nawet do Trybunału Konstytucyjnego i ten system został porzucony. Ale to, no to właśnie pokazuje ten problem, chyba takie trochę zderzenie, czy taki clash pomiędzy biznesem a państwem, bo większość tych systemów nie jest stworzona przecież przez państwo czy przez instytucje, ale przez zewnętrzne firmy, które udzielają głównie licencji na te systemy. Ale warto tutaj też dodać jeszcze jedną rzecz, ponieważ jakby w dużej części polityka to PR, to, o czym ona mówi, oczywiście jest jak najbardziej słuszne i ona jakby sensownie wskazuje to. Natomiast warto pamiętać o tym, że jednocześnie te problemy, z którymi się borykamy, a w dużym stopniu wynikają też z takiego olbrzymiego parcia polityków na wykazywanie się innowacyjnością, nie? Jakby politycy, innowacyjność to jest rzecz, którą w wypowiedziach wielu polityków usłyszycie z przerażającą wręcz regularnością. Oni będą wam za każdym razem, na każdym froncie opowiadać niesamowite historie, jak to ta innowacyjność to w ogóle kurwa pcha Polskę do przodu w takim tempie, że ciężko jest, że wręcz trzeba się ścian łapać, żeby wyhamować, bo my jesteśmy tak innowacyjni. I rezultatem tej innowacyjności właśnie bardzo często są szkodliwe i niedziałające, niekompletne systemy tego typu, które mają imponować samym faktem, że są nowoczesne, mimo że ich nowoczesność nie jest żadnym atutem. Nie? I to jest coś, co myślę, że też warto w kontekście takiej rozmowy pamiętać. Do końca, na jakiej podstawie te systemy były tworzone. Albo same nie wiedzą, albo jest to zbyt skomplikowane. Osoby mające większe zarobki tak samo mogą stracić pracę albo zachorować i mieć problem ze spłatą. Pamiętaj o tym, że mimo wszystko dopiero od pewnego pułapu zarobków jesteś w stanie realistycznie budować oszczędności. W związku z czym jakby predykcje oparte o to jakby gdzie pracujesz chociażby, czy jak wygląda twoja dzisiejsza wypłata, nie są pozbawione ryzyka, ale są z punktu widzenia na przykład banków po prostu bezpieczniejsze. Nie? I to absolutnie nie jest pochwała takiego działania. Nie próbuję tutaj mówić, to widzisz, musisz zrozumieć, że to jest zajebiste. Tylko jakby chciałbym, żeby to wybrzmiało, nie? Bo banki czysto teoretycznie, a dlaczego teoretycznie, to mogę zaraz doprecyzować, ale czysto teoretycznie podejmują pewne ryzyko, jakby decydując się na udzielenie kredytów czy pożyczek, nie? Natomiast
teoretycznie ciężko mówić, że to jest praktyka, a nie tylko teoria, ze względu na to, że banki wymyślają sobie tak zajebiste systemy jakby kompensowania tego ryzyka przez rozmaite marże i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że suma summarum to ryzyko dla nich niekoniecznie kiedykolwiek istnieje, nie? Nawet jeżeli bank straci, to po prostu odkuje sobie na innych klientach, ponieważ ma tak nieproporcjonalne marże czy inne sposoby generowania zysku. To jest też taka smutna rzecz, o której warto pamiętać. Żeby to zrozumieć i właściwie ocenić. W każdym razie no, są to systemy komercyjne, nie poddawane ani kontroli etycznej, ani na przykład konsultacjom społecznym, no więc po prostu dostarczają nam je firmy, dla których tym priorytetem jest zysk, a niekoniecznie sprawiedliwość społeczna, jak w przypadku przynajmniej teoretycznie instytucji publicznych. To jest prawda, oczywiście wszystko, tylko ja tak też ze swojego doświadczenia dodam, że systemy komputerowe tworzone przez instytucje publiczne niekoniecznie działają lepiej, tak na każdym szczeblu możliwym, i ale to jest już zupełnie osobny temat, natomiast myślę, że ważnym elementem, który tutaj padł właśnie... Ale mógłbyś powiedzieć dlaczego? Bo odpowiedzią na to dlaczego jest bardzo często oszczędność. I znowu, jakby do rzeczy tworzonych przez instytucje publiczne jakby jak najbardziej można się przyjebać, bo powinno się przyjebać. Natomiast znowu, no, rozmawiajmy o tym dlaczego, nie? Jakby fajnie by było, żebyśmy prowadząc rozmowy tego typu jednak kumali, skąd się biorą pewne problemy. Bo jeżeli powodem, dla którego dana aplikacja rządowa jest chujowa, jest nepotyzm albo oszczędność, bo te dwie rzeczy się tak wymieniają, no to wiemy, z czym musimy walczyć. Jeżeli rzucamy w powietrze, że po prostu no taki jest i koniec, no to gówno wiemy tak naprawdę, nie? W polskim przykładzie choćby jest to, że w percepcji tego społecznej, nowego zjawiska, jakim jest właśnie sztuczna inteligencja selekcjonująca cokolwiek tak naprawdę, jawi się to jako maszynowe, więc bezstronne, więc uczciwe, więc... A to wcale tak nie jest. To jest narzędzie, które dziedziczy niejako po swoich twórcach wszystkie ich ułomności, czyli nasze, prawda, czyli cały szereg tego wszystkiego. I bardzo myślę, że ważne jest właśnie po raz kolejny, żeby mówić o tym, że to, że algorytm zadecydował, to wcale nie znaczy, że zostało to zrobione. To nie znaczy, że ktoś to złośliwie komuś zrobił na krzywdę, prawda? Ale to nie znaczy, że zostało to zrobione w sposób sprawiedliwy czy bezstronny, ponieważ te narzędzia, nawet jeżeli nie kierują się. A to inna sprawa jest taka, że mogą być takie narzędzia, zwłaszcza gdzieś tam wysokopoziomowe, które faktycznie mają zasilane, są tak, żeby dawały, że tak powiem, wyniki dające komuś korzyści, ale nawet jeśli to się nie dzieje, to jeszcze nie znaczy, że one są bezstronne, prawda? I chciałem przejść teraz do jeszcze jednej kwestii, a mianowicie do źródeł i potencjalnych rozwiązań, to co zahaczyłem na początku, ponieważ w artykule jest takie zdanie, że jako źródło tych pomyłek wielu systemów wskazuje się problem z brakiem różnorodności w sektorze IT, gdzie na stanowiskach inżynierskich dominują głównie biali mężczyźni. I taka homogeniczność skutkuje projektowaniem rozwiązań, produktów czy usług, które nie są dopasowane do perspektywy i doświadczenia innych grup, kobiet, mniejszości rasowych i osób z niepełnosprawnościami, często narażając je na dyskomfort, czasami zaś nawet na utratę zdrowia, a nawet życia. Więc w jaki sposób, twoim zdaniem, brak reprezentacji w sektorze IT może się na to przekładać? O, widzicie? Widzicie, co tu się... taka drobna rzecz się stała, nie? Zaprosiłem do rozmowy ekspertkę. Zadaję jej pytania. Ale kiedy przychodzi do kwestii dyskryminacji, to nie rozmawiam z nią na tej zasadzie, że ona jest ekspertką, więc wie, tylko to jest jej zdanie. Jedno malutkie słowo. Jedno króciutkie, malutkie słowo, które zmienia tak dużo. To już nie jest opinia kogoś, kto zna się na temacie. To jest jej... Znaczy, to już nie jest jakby przedstawienie informacji przez kogoś, kto się zna na temacie. To już jest jej zdanie. To jest ten brak reprezentacji, czy powiedzmy problem świata projektowanego przez białych mężczyzn świetnie tłumaczy w swojej książce Niewidzialne kobiety. Karolin Perez
Karen Perez. Bardzo tą książkę polecam. I ona pokazuje właściwie z każdego obszaru, począwszy od IT, poprzez medycynę, a nawet przemysł motoryzacyjny, w jaki sposób brak w tym przypadku kobiet w zespołach projektowych prowadzi do tragicznych omyłek, kompletnie błędnych wniosków, czy po prostu złych produktów. Jeżeli chodzi o IT, ona podaje, może zacznę od tych śmieszniejszych przykładów, ona pokazuje taki słynny fail smartwatcha Apple, takiego, czy w ogóle takiej aplikacji do śledzenia swojego well-being, przepraszam, że tak... Tak, swojego dobrostanu, czyli monitorowania snu, ilości kroków, tętna i tak dalej. Wiele osób z takich urządzeń korzysta. No i ten konkretny model Apple Watcha, o którym ona pytała, miał takie turbo zaawansowane funkcje, które naprawdę mierzyły jakieś bardzo, bardzo zaawansowane, rzeczy, ale na przykład nie miały czegoś tak prostego jak kalendarzyk menstruacyjny, z którego korzystano w zasadzie wszystkie kobiety w określonym wieku, powiedzmy reprodukcyjnym, no muszą się z tym zmagać, ale ponieważ w tym akurat zespole projektantów nie było kobiet, więc z jakiegoś powodu odcięto tą funkcjonalność dla połowy potencjalnego rynku. Nie zrobiono jej po prostu. Mimo że, tak jak mówię, zaopatrzono ten zegarek naprawdę w wiele bardzo skomplikowanych funkcji. Sznurowadła wiązał i przyjmował ciążę, ale nie pomagał ich planować. O to chodzi. Ja się tylko wtrącę tutaj z moim ulubionym przykładem, to znaczy, że dlaczego na tych dlaczego na kliszowych aparatach fotograficznych czarnoskóre osoby zawsze wychodziły źle? Dlatego, że zespoły odpowiedzialne za tworzenie materiałów do robienia zdjęć bardzo, bardzo rzadko miały czarnoskóre osoby w zespole, na których można by też, wiecie, czasem na szybko sprawdzić, czy wszystko działa, nie? To jest straszny pierdolet, ale jednocześnie za każdym razem, kiedy o tym myślę, to myślę jakby o wow, to można by było tak łatwo rozwiązać, gdyby nie rasizm, nie? Gdyby nie to, że istnieją całe pokolenia znaczy, że historycznie przez całe pokolenia czarnoskórzy byli wykluczani z wielu miejsc. A to są tak banalne rzeczy często. Innym przykładem mogą być, zresztą dzisiaj w Polsce jeszcze ciągle można je widywać, jest taki producent wind, dźwigów windowych, który zaprojektował bardzo piękne takie panele, taki interfejs po prostu do wciskania, do obsługiwania windy, gdzie wybieramy piętra. No i... Gdzie kobiety mają problem, dlatego że mają gorsze krążenie i często nie te panele Schindlera nie wykrywają dotyku kobiet. Tak, zgadłem? Ciekaw jestem, czy to o to chodzi. On jest touchscreenem. To znaczy, nie mamy guzików, mamy po prostu taką powierzchnię jak w naszych smartfonach. No i tutaj znowu ten produkt okazał się wielkim failem i na przykład w wielu instytucjach publicznych on musiał być wycofany ostatecznie, chyba nie jest nawet sprzedawany, dlatego że na przykład dla osoby niewidzącej jest to kompletnie bezużyteczne. Osoba, która nie widzi, nie jest w stanie na podstawie całkowicie gładkiej, śliskiej powierzchni powiedzieć na, jakby wiesz, na które piętro wcisnąć. Co na przykład jest bardzo proste, kiedy mamy guziki z takim odpowiednim wytłoczeniem, albo na przykład alfabet Braille'a. Ale gdyby w takim zespole projektowym do takiego panelu była osoba niewidoma, albo gdyby choćby ten projekt był z taką osobą skonsultowany, nigdy by nie doszło do takiego problemu. To jest w ogóle, myślę, że bardzo fajne przykłady dwa. I tak, po pierwsze, domyślam się, czy tak, czy powinniśmy oczekiwać w takim razie, od końca zacznę, żeby w projektach informatycznych pracowali niewidomi. Znaczy zaryzykuję stwierdzenie, że, bo to jest oczywisty przykład, taka prosta rzecz, nie, która utrudnia życie jednak pewnej grupie ludzi, ale zaryzykuję też stwierdzenie, że rekrutacja niewidomych do projektów inżynierskich byłaby bardzo, bardzo utrudniona, ponieważ podejrzewam, że mogą istnieć osoby, które faktycznie tak w taki sposób pracują, ale też myślę, że praca z ekranami jest trochę utrudniona, kiedy się nie widzi. I natomiast, i to odnosząc też do tego poprzedniego smartwatcha, czy to jest na pewno... nigdy nie szukałeś informacji na ten temat, nie szmek?
pomijając ekstremalne przykłady, gdzie po prostu są ludzie, którzy to robią i jakby o tym bardzo chętnie media piszą po prostu jako o sensacji, nie? Bo 26-letni programista pisze kod dla Amazona. Tutaj Kai Yongbin z prowincji Guangdong w Chinach jakby jest programistą w Shenzhen, nie? Jakby ci ludzie istnieją, nie? Ale on jakby w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że pewne rzeczy można po prostu konsultować. Zespołu projektowego. Czy to jest kwestia kompletnie zawalonych testów? Wiesz co, to może być problem dwojaki, to znaczy to trochę też zależy od tego, jak firma dokonuje testów, to znaczy jeżeli firma jest na tyle, ma ten proces projektowy sensownie zrobiony, że testuje bardzo wcześnie i na podstawie prototypów, no to bardzo wcześnie wyłapie pewne problemy i będzie w stanie je poprawić, no ale oczywiście musi mieć też zdefiniowaną tą grupę docelową i wybrać te osoby, tych określonych testerów, no właśnie do badania swoich produktów. Ale czasem, bardzo często jest też tak, że w przypadku produktów, ale też oczywiście usług, aplikacji i tak dalej, testy są pomijane albo robi się je na finalnych produktach, to już ma czasu na to, żeby poprawić, trzeba je po prostu wypchnąć. I wtedy to jest już, że tak powiem, no problem, mam wrażenie, całego procesu, w sensie i tego, że to jest zrobione, że tak powiem, że są pominięte istotne elementy tego procesu. Ale wbrew pozorom to jest ciągle dominujący model tworzenia usług, jak i produktów. Kiedy mówię o usługach, no to myślę o usługach typu, nie wiem, Uber, ale też Tak, masy rzeczy się nie testuje po prostu, tylko się testuje już poprawia gotowy produkt, prawda, kiedy klienci zaczynają zgłaszać jakieś braki. Natomiast ogólnie, o ile dobrze zrozumiałem, prawda, też ten zarzut jest taki, że nadreprezentacja, duża nadreprezentacja jakiejś grupy w jakiejś dziedzinie prowadzi do niewspółmiernego wpływu perspektywy tej grupy na tą dziedzinę, a ta perspektywa wcale nie musi być reprezentatywna dla ogółu populacji, tak? Dokładnie. To znaczy, nawet przy najlepszych chęciach, gdybym ja miała zespół kobiet, złożony tylko i wyłącznie z kobiet, które, nie wiem, na przykład projektowałyby nowe samochody, to ja, nawet mając najlepsze chęci, robiąc research, badania, dowiadując się, nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich na przykład albo funkcjonalności, albo rzeczy, na których na przykład w samochodach zależy mężczyznom. I vice versa, mężczyźni projektujący czy aplikacje, czy produkty dla kobiet, mają tylko swoje wyobrażenia albo intuicje, a przede wszystkim swoje własne doświadczenie z korzystania z określonych produktów i usług. Więc są tylko, no właśnie, jak mamy do czynienia z dobrymi chęciami, no to są przybliżenia, a czasem mamy też do czynienia ze stereotypami, prawda? Jasne. Że kobiety z takimi utartymi mitami i nie mają, że tak powiem, pod ręką tej konkretnej osoby, no bardzo łatwo po prostu jest nam popełnić błąd. Czy właśnie te takie uprzedzenia, stereotypy wpisać w dany projekt. I właśnie tutaj też chodzi. Tutaj też chyba, wiesz, nie chodzi o to, żeby każdy zespół projektowy, czy każdy inżynierski team był rozdęty do reprezentacji jak w parlamencie, żeby tam było 20 osób i żeby każda mogła się wypowiedzieć. Bardzo często to jest kwestia po prostu dobrych konsultacji, czy włączania po prostu określonych grup docelowych na pewnych etapach. Aczkolwiek nie ukrywajmy, że akurat te określone branże takie jak IT, no są po prostu często jakoś tam na różne sposoby dla kobiet nieprzyjazne. Wrócimy do tego. Tak, ja myślę, że ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tej diagnozy dotyczącej zespołów projektowych. Ja wam powiem w ten sposób, ponieważ Szymon ma swoje wątpliwości, on zawsze ma wątpliwości, ale ja w tym momencie chciał jedną rzecz zaznaczyć. Istnieje szereg organizacji, które jakby mogą służyć pomocą w sytuacji, w której na przykład potrzebujesz poznać, dostać feedback dla twojego produktu od osoby z niepełnosprawnością. Dajmy na to, nie? Jakby to jest na przykład znowu rzeczy mnie bliższej, czyli w grach. Te wszystkie opcje związane z przystępnością gier, one są jakby często bardzo wartościowe i często bardzo doceniane też, jeżeli twórcy gier biorą poprawkę na właśnie potrzeby osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie, i tutaj zaczynają się schody,
Steven Spawn, on się nazywa bodajże. Steven, dobrze? Steven Spawn, tak, Spawn. Czyli jedna z osób, które są takimi głośniejszymi adwokatami całego całej kwestii brania pod uwagę potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a jakby który jest, on jest z tego co rozumiem permanentnie na wózku i ma dość poważne ograniczenia ruchowe i funkcjonalne. On jednocześnie mówił, że nawet duże korporacje potrafią przyjść do niego i poprosić go o konsultację jakby produktu, usługi i chcieć tych konsultacji za darmo. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was Apple, mówi: my chcemy, żeby produkt był przystępny dla ciebie, jako dla osoby z niepełnosprawnością. Skonsultuj nam to za zero pieniędzy, nie? Proszę. A w związku z czym Szymon próbujący zwalić te rzeczy na wiecie, zły proces i tak dalej. Nie, to jest kapitalizm działający zgodnie z intencją, nie? To tak działa. My nie chcemy, żeby to tak działało, ale to tak działa. Oczywiście, to co powiedzieliśmy też wcześniej, na etapie testowania czy na etapie konsultacji, jeżeli nie masz reprezentatywnej grupy z grupy docelowej, to po prostu zrobisz zły produkt, bo nie testujesz go względem wszystkich potencjalnych klientów. Jasne. Ale wydaje mi się, że stwierdzenie, że problemem w wielu rozwiązaniach IT jest to, że dominują w nim głównie tam biali heteroseksualni mężczyźni, jest chyba, obawiam się, że to jest kompletnie nietrafiona diagnoza, choćby z tego powodu, że w Stanach Zjednoczonych, tak jak mówiliśmy, stamtąd pochodzi większość algorytmów, no mamy na przykład niedoreprezentację ludzi białych, a ogromną nadreprezentację Azjatów w sektorze IT. To znaczy Azjaci w Stanach Zjednoczonych w zależności od konkretnej branży i od badania to jest od kilkunastu do trzydziestu kilku nawet procent pracowników, podczas gdy stanowią 5% populacji. No to jest kilkukrotna nadreprezentacja. Tak samo mamy nadreprezentację dużo osób LGBT w środowisku IT. To znaczy, ponownie, to są badania z agencji ZIPIA ze Stanów Zjednoczonych, pracownicy LGBT stanowią około 10% pracowników, podczas tam 2-4% ogólnej populacji. I ponownie, to nie jest... Szymon, ty pierdolisz. Widzicie, to jest po raz kolejny sytuacja, w której ja mówiłem wam o tym kilkukrotnie, nie? Lepiej jest się posługiwać liczbami procentowymi, to się posługujemy procentowymi. Lepiej się posługiwać liczbami absolutnymi, to się posługujemy liczbami absolutnymi. Warto lepiej na przykład wybrać 1%, który nam pasuje, a zignorować inny? Czemu nie, nie? Czemu nie? Tak, Azjaci są nadreprezentowani. Wiecie dlaczego są nadreprezentowani? Dlatego, że na przykład bardzo dużo pracowników w branży IT bierze się pam param pam nie z USA. To jest ta sytuacja, z którą mamy do czynienia między innymi w Twitterze w tej chwili, czyli to ci ludzie, których Elon trzyma na krótkiej smyczy. Mamy osoby, które dostają tak zwane work visa, czyli wizę pozwalającą im na pracę w USA i jeżeli tylko skończy ci się wiza, to wypad. Znaczy skończy ci się praca, to wypad. Więc ci ludzie są permanentnie zatrudnieni, ponieważ dla nich to oznacza tego. Ale ci ludzie wysyłają pieniądze tego w ogóle za granicę Stanów i oni są bardzo zmotywowani do tego, żeby przyjść ze swoim dobrym wykształceniem z uczelni w Indiach, żeby się wybić, nie? Natomiast to nie zmienia faktu, że poza reprezentacją procentową w stosunku do wielkości populacji warto porozmawiać o tym, jaki procent całkowitej populacji danej branży stanowią biali mężczyźni. Nie? A jeżeli 83% super, na pewno z dupy wyciągnąłem tę liczbę, jeżeli 83% tych
członków kierownictwa w Techu, znaczy zarządów w Techu, stanowią biali ludzie, a 80% mężczyźni, to może nie ma ich wcale tak mało i może nie są niedoreprezentowani? Jestem całkiem pewien, że jakby nasza populacja nie składa się w 80% z białych siusiak mistrzów? Just saying. Mamy nadreprezentację dużo osób LGBT w środowisku IT. To znaczy, panowie, to są badania z agencji ZIPIA ze Stanów Zjednoczonych. Twierdzi, że 10% osób LGBTQ w IT to jest nadreprezentacja? Oh boy, Szymciu! Oh boy! Jesteś tak dobrze poinformowany, że mógłbym cię nazwać Jonem Snow. Wiecie, dlaczego w miejscach takich jak IT może być na przykład proporcjonalnie więcej osób LGBTQ? Tak poważnie mówiąc teraz? Bo to też jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Bardzo często wynika to z relatywnej opłacalności, czy nazywając rzeczy bardziej po imieniu, bezpieczeństwa coming outu. Jeżeli praca w IT zapewnia wam wystarczająco dobre uwarunkowanie ekonomiczne, żeby na przykład, dajmy na to, zrobić coming out i funkcjonować swoją prawdą bez zagrożenia, ponieważ nikt was nie odetnie od na przykład funduszy, no to szansa na to, że ten coming out zrobicie, rośnie, nie? Jeżeli jesteście w miejscu, gdzie szansa na to, że jako osoba LGBTQ będziecie prześladowane, albo że nawet stracicie pracę jako osoba LGBTQ, co ma dużo większą szansę stać się w Januszeksie, ponieważ potencjalnie procesowanie się z Januszeksem może być znacznie bardziej upierdliwe, to tego coming outu nie robicie. Jeżeli dodatkowo dochodzi oczywiście kwestia tranzycji w przypadku osób transpłciowych, no to znowu pojawiają się kolejne obostrzenia i ograniczenia, które sugerują, że no to nie jest takie hop-siup i może się zastanów dwa razy, zanim jakby przyznasz się do tego, kim jesteś, tak? Bo być może będzie to dla ciebie niebezpieczne. I tego Szymek nie weźmie pod uwagę, bo jego bardzo ograniczone zrozumienie świata wyrzuca error 404 na tym etapie. Podczas tam 2-4% ogólnej populacji. I panowie, to nie jest zaskakujące, jak się człowiek wie, że na przykład inżynierowie są statystycznie bardziej kreatywni, osoby LGBT są statystycznie bardziej kreatywne, więc będzie tutaj korelacja. Ale tu jest nadreprezentacja tych grup, prawda? I ja nie słyszałem nigdy, żeby ktoś narzekł... 10% to nie jest nadreprezentacja, ty pajacu. ...że rozwiązania IT pochodzące ze Stanów Zjednoczonych faworyzowały Azjatów. Chociaż, jeśli by to była prawda, że tak ogromna nadreprezentacja... Mordo! Jesteś skończonym tumanem, ja pierdolę! To jest najgorsze, że on kurwa sam wierzy w te kretynizmy, które produkuje. Przepraszam, nie powinienem tak mówić. Ale po prostu jak słucham niektórych jego mądrości, to wszystko więdnie, nie? Powiedziałeś, że Azjatów jest proporcjonalnie więcej w stosunku do populacji, ale nie powiedziałeś, kurwa mać, ile jest białych ludzi łącznie w IT. Jeżeli jest ich więcej w stosunku do populacji, co już wyjaśniliśmy, dlaczego tak się dzieje, ale nie stanowią większości osób w IT,
to to nie ma najmniejszego znaczenia. Mało tego, nawet gdyby stanowiły, nawet gdyby byli największą pojedynczą grupą, a nie wydaje mi się, żeby byli, to dalej bardzo kluczowym elementem jest to, kto jest na pozycjach zarządczych. Bo ja rozumiem, że mamy w kilku dużych techowych firmach jakby CEO, którzy są z Indii, natomiast to nie znaczy, że większość tych zarządów dalej nie jest biało-biała, nie? Dla mnie, przepraszam, ale polskie IT to jest kurwa przed memą w 2033. Naprawdę ludzie, którzy w tym robią, są w większości memorodni i jednorodni. Bo tu mamy kilkukrotną nadreprezentację, prawda? Jeżeli to faktycznie by się przekładało, to myślę, że ten temat by się pojawił. Tak samo choćby w temacie osób LGBT. I natomiast jeżeli chodzi o podział kobiety i mężczyźni, prawda? To też w Stanach Zjednoczonych 77% z zeszłego roku stanowili mężczyźni. Czy to jest taka ogromna dominacja? Ja wierzę, że są projekty, gdzie nie... Nie no kurwa, przecież tego się nie da. Nie weź się kurwa. Weź się kurwa jakiegoś donata. Suba zostawcie. Kurwa, wesprzyjcie mnie na Patronite za pracę w trudnych Patronite.pl Ralindel, nie? Jakby od 5 zł możecie wesprzeć moją ciężką tułaczkę przez, kurwa, słuchanie. Słuchajcie, czy jeżeli na każde 4 osoby jedna ma szansę być kobietą, to czy to jest dominacja? Co za kurwa kretyn, no? Ja przepraszam, ja muszę się przejść, zaraz wrócę. No dobra, let's do this shit. Let's do this shit. Kurwa, ale po prostu punkty poczytalności mi przez uszy wyciekają, jak słucham tego geniusza, no. Nie ma kobiet, ale to chyba nie jest, nie użyłbym słowa dominacja w momencie, kiedy mamy 3/4 danej grupy należące, schodzi po prostu na jedną. A jakiego byś słowa użył? Jakiego? Czy mógłbyś użyć jakiegoś słowa? Proszę. Trzymam kciuki, żebyś użył jakiegoś słowa teraz. Na jedną płeć. Więc obawiam się, że reprezentacja na produkcji nie jest wyjaśnieniem tych problemów, o których mówiliśmy po prostu. Nie, co z tego, że ludzie to badają, nie? Co z tego, że ludzie poświęcają, kurwa, czas i wysiłek? On się obawia, więc musimy słuchać jakiegoś, kurwa, pochlasta, który ma obawy i po prostu zdać się na to, że on jako biały mężczyzna ma po prostu rację, nie? Jego research trwał dokładnie tyle, co kupa, więc z całą pewnością był bardzo dogłębny. Wkurwiłem się. No.
na pewno nie jest jedynym wyjaśnieniem. Zresztą ten podział płciowy w IT to jest jedna rzecz, ale też mówimy tutaj no właśnie o różnych, o osobach, na przykład o różnym kolorze skóry, no ty wskazałeś Azjatów, to jest faktycznie ta grupa, która bardzo dobrze się odnajduje w IT, no ale na przykład znacznie niedoreprezentowana jest grupa na przykład Afroamerykanów czy Latynosów. Nie. Afroamerykanie stanowią 10% populacji, że tak powiem, pracowników IT wobec 13% populacji całkowitej, a Latynosi około 15%. Czyli jest niedoreprezentowana? Skoro jesteś takim kurwa fanem procentów, to właśnie sam powiedziałeś, że są niedoreprezentowani. Szczególnie, że chwilę wcześniej implikowałeś typie, że 10% osób LGBTQ w IT to jest nadreprezentacja. Co za kurwa parszywa istota, no? Nie, zesraj się. Wobec 18% z populacji całkowitej. To jest pewna niedoreprezentacja, ale tak samo mamy niedoreprezentację ludzi białych, którzy stanowią tam 50 parę względem 60 paru procent. No i to jest, nie widzę tutaj, w sensie wydaje mi się, że oczywistym rozwiązaniem jest odpowiedzią na to jest to, że ta kilkukrotna nadreprezentacja Azjatów po prostu zjada odrobinę z wszystkich tych grup. Więc nie ma czegoś takiego, że jest jakaś drastyczna niedoreprezentacja osób czarnoskórych w IT. Przynajmniej nie wynika to ze statystyk. Myślę, że doskonale dobrym wyjaśnieniem jest to, że uwarunkowania historyczne, społeczne i wiele jeszcze innych ma odbicie, prawda, w tym, co rozmawialiśmy na początku tego, ale to nie jest tak, że czarne osoby nie tworzą tych algorytmów, więc to nie jest, obawiam się, że po prostu to nie jest odpowiedź. A tak naciskam w ogóle na to, przepraszam, chyba jeszcze coś chciałeś dodać? Wiesz co, no ja jako... Znalazłem te jego statystyki, kurwa. Znalazłem to, co on przytaczał. Siema, Wydrołak, siema, dziękuję ci za 12 miesiąc. Wiecie co jest jeszcze w tym raporcie, o czym on z całą pewnością nie wspomni? Gender pay gap. Który wskazuje, że kobiety zarabiają 95 centów za każdego dolara, którego zarabiają mężczyźni. Mało tego, uwaga, zmiany procentowe w rozkładzie, znaczy w tych danych, na których on się opiera, są w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że udział procentowy mężczyzn w stosunku do kobiet się utrzymuje, znaczy inaczej, wzrasta. W 2010 71,5% pracowników IT było mężczyznami. W tej chwili na dane na 2019 mówią o 76%. Więc nie tylko jest dyskryminacja, ale ona się też nasila. Mało tego, okej. Azjatów jest 12,3%. Białych jest 58%. Więc tych złych, strasznych Azjatów to też nie jest do tego. 59% jakby pracowników IT jest białych, a 77% jest kurwa mężczyznami. Faktycznie, białych mężczyzn w IT kurwa brakuje, oni są niedoreprezentowani, no. Jezus, jaka tej szuj nie trawię. Wiecie, w czym się wybijają za to Azjaci? W zarobkach w IT. Mało tego, jeżeli chodzi o jakby kwestie o kwestie wieku. O kwestie wieku. To średnia wieku białych kobiet w IT wynosi 45 lat.
Co znaczy, że że mniej białych kobiet trafia do IT. To jest kolejna rzecz, którą można wyciągnąć z danych, na których bazuje Szymon. Ale trzeba by nie być, kurwa, nim, żeby uczciwie prowadzić rozmowę na ten temat, nie? Jesus fucking Christ! Biała kobieta, która nie pracuje w IT. Link można? Znaczy, ja wam, żeby nie było. To jest dokładnie to, na czym on się opiera. Tak, jest zdecydowanie człowiekiem obrażonym na fakty. Ja trochę, a też nie jestem socjologiem, który by, wiesz, badał faktycznie obecność kobiet i innych grup mniejszościowych w danych sektorach IT, to też rzeczywiście muszą się zastanowić IT nierówne i po prostu mówimy przez, nie wiem, na przykład programistów, a osoby, które zajmują się bazami danych i tak dalej, i tak dalej. Ale ja raczej powtarzam pewne tezy, które się pojawiają w artykułach, w książkach, no właśnie, osób, które takie, które o tym mówią i które postulują, więc bardziej, więc tak jak mówię, bardziej przyjmuję po prostu ich doświadczenie. IT technology professional i programmer to są, mają odpowiednio 77% i 74% mężczyzn. Zobaczmy developer. Developer ma 75% mężczyzn. No. To super. Dell Certified Systems Expert 99%. Senior Data Center Engineer 98% mężczyzn. Nie, faktycznie, nie ma tego. Nie ma przechyłu. Mało tego, z tego co widzę... Poczekajcie, co? O, oh, wow. Wiecie, kto jest jeszcze wpisywany w IT w tego? Informatics Nurse Specialist. Czyli po prostu... pielęgniarka z wykształcenia, z jakimś... z tego... z jakąś specjalizacją informatyczną. I clinical administrator kliniki to jest na przykład typowo kobiecy zawód w IT. Więc ten przechył, gdybyśmy zrobili korektę na faktycznie programowanie, byłby jeszcze większy na korzyść mężczyzn. Nie, faktycznie nie analizując tego tak bardzo głęboko, ale wiesz, no... Wili, dwie linijki wyżej masz link. To myślę, że to na pewno się zmienia. Jasne. I to jest bardzo fajnie, że to padło, bo tak... To jest domyślna odpowiedź na ten problem, z którą ja pracowałem 7 lat w IT i się bardzo często spotykałem właśnie z problemem jest reprezentacja. Tylko że hasło w IT dominują biali heteroseksualni mężczyźni jest po prostu nieprawdziwe, jeśli spojrzymy na dane. Ja mam podejrzenie... Nope, to nie. Szymon, jest jak najbardziej prawdziwe, a ty właśnie w tej chwili w perfidny sposób kłamiesz. Dane mówią, że biali mężczyźni stanowią, że biali stanowią 59%, a mężczyźni 77%. W jaki sposób nie są dominującymi grupami? Zobaczcie, i to na przykład, ja jakby wielokrotnie jakby pytałyście się, więc ja zawsze miałem tą samą odpowiedź. To znaczy, ja nie uważam, że Szymon jest na ziolem. Nie uważam. Dalej nie uważam. Jakby nic tutaj w tym, co teraz powiedział, nie zmienia tej mojej opinii. Niemniej jednak ewidentnie nie przeszkadza mu to w powtarzaniu jakby talking pointów, tak? Narracji, które no dość mocno powinny nam się kojarzyć z białą supremacją. Ponieważ to, co on w tej chwili mówi, to, z czym mamy tutaj do czynienia,
to jest narracja, w ramach której on właśnie nam wszystkim tutaj ogłosił, że grupa, która stanowi 77% jakiejś próbki, nie dominuje tej próbki. I bardzo trudno jest w tym momencie mi powiedzieć, że jest to cokolwiek innego niż po prostu narracja stosowana przez białych supremacystów. Bo jeżeli coś chodzi jak kaczka i chwacze jak kaczka, to raczej nie jest to samochód. I z dużym prawdopodobieństwem jest to coś, co ten człowiek ma tak bardzo zinternalizowane, co ten człowiek ma tak bardzo wbite do głowy, jako normalne, że on sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że jego punkt widzenia, powiedzmy to wprost, kolesia, który wedle loru jest co? Jest dzieckiem dwójki teologów, tak? Bo z tego co pamiętam, to jest jego background. Taki człowiek trochę wyssał z mlekiem pewne przekonanie o wyższości i o należytej roli w społeczeństwie swojej własnej grupy. On będzie zawsze bronił, on będzie zawsze mówił, że proszę sobie sprawdzić definicję, dlatego że on potrzebuje zero-jedynkowych dowodów. On nie zobaczy faszysty w nikim, kto nie przemaszeruje jakby zaraz przed jego twarzą z uniesioną w salucie rzymskim ręką, a jakby mówiąc, że trzeba zeksterminować pewne grupy. I tak samo, patrząc na tę rozmowę, on nie zobaczy problemu jakby w IT, ponieważ ten problem nie jest kreskówkowo, groteskowo wyrażony. On jest wyrażony w dużo bardziej subtelny sposób, a niuans to dla niego za dużo. To jest przerażające. To nie jest coś, na co ja patrzę i mówię, nic się nie stało. To jest coś, co szczerze mnie martwi, dlatego że to jest właśnie dokładnie ten koleś, na którego plecach można bardzo wiele powiązanych z białą supremacją narracji przemycić, dlatego że on jest po prostu zbyt prosty, żeby zrozumieć, że rzeczy, które ma przed nosem, mogą być złe. Takie są moje poglądy podchodzące pod radykalną prawicę? Nie, bo widzisz, problem z tym, co on mówi, w dużym stopniu nie wynika z nienawiści do, nie wiem, osób LGBTQ. Problem z tym, czego tutaj doświadczamy, co tutaj oglądamy, jakby w kontekście tego, co on mówi, co on pierdoli, bierze się z zupełnie innego miejsca. Znaczy bierze się z takiego miejsca, w którym ten gość po prostu uważa, że on jest racjonalny. Ludzie, którzy mówią rzeczy, które nie pasują mu do światopoglądu, racjonalni nie są. I koniec. I
Nie ma po co się nad tym dalej rozwodzić? Po co jakby pochylać się nad tym więcej? Przecież on jest racjonalny. To jest aż tak proste, nie? To nie jest myślenie pod tytułem złe LGBT. Nie. To jest myślenie pod tytułem ci ludzie, którzy twierdzą, że trawa jest zielona, kłamią, ponieważ ja nie widzę jej jako zielonej. I dopóki ja nie zinternalizuję tego, że trawa jest zielona, to ta trawa zielona nie będzie. Że ludzie, którzy wysnuwają, zgłaszają aktywnie takie postulaty, raczej, to jest tylko moja obserwacja, raczej wychodzą z założenia, że problemem są biali heteroseksualni mężczyźni i szukają, gdzie moglibyśmy jeszcze dodać, gdzie moglibyśmy jeszcze znaleźć miejsce, w którym oni są problemem. Bo jeśli spojrzy się na te statystyki, no to nie ma tego. To nie jest tak, że ktoś popatrzył na statystyki i stwierdził, że dominują tu biali heteroseksualni mężczyźni, bo to po prostu nie jest prawda. Tylko... Wiesz co, no, to też jest pytanie, no właśnie, na jakim poziomie... Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz trzeba powiedzieć teraz o Szymonie i o tym, co tutaj zrobił. Zwróćcie uwagę na to, że on nie czytał tych rzeczy. On po prostu wie, że te rzeczy są błędne. On nie weźmie do ręki książki, która przedstawia tezy, z którymi on się nie zgadza. I może, wiecie, ona nie ma znaczenia, co powie jego rozmówczyni. Tu chodzi w 100% o to, że przecież on wie, że to napisała jakaś kurwa aktywistka, feministka, która na pewno pchała swoją agendę i z całą pewnością nie mogła mieć racji w tej kwestii. To jest to, co warto wiedzieć. On nie ma pojęcia, o czym ona mówi, nie? Patrzymy, na jakim poziomie, nie wiem, detalu patrzymy. Bo jeśli spojrzymy na przykład zarządy, na rady nadzorcze, czy dyrektorów, na przykład największych spółek, w Polsce, największych spółek technologicznych, czy w Stanach Zjednoczonych, no to będą to biali mężczyźni. Oczywiście są tak zwani outlinerzy, Google jest naszym przykładem, ale... Ponownie pytanie, na jakim szczeblu będziemy patrzeć, bo jeżeli spojrzymy na zarobki, to ponownie o 10 punktów procentowych więcej od innych grup etnicznych zarabiają Azjaci. Więc... Widzicie? Widzicie? Jakoś... Do osoby, które otworzyły ten link, który wam dałem, zobaczą, że tam wystarczy jakby tuż pod statystykami płci jest gender pay gap. O tym ani się nie zająknął. Nie? Ciekawe, jak to działa. Nie jest to takie oczywiste, kto jest na tych najwyższych stanowiskach. Ponownie, zależy, gdzie weźmiemy to odcięcie. Natomiast ponownie, ja, że tak powiem, drążę ten temat, bo ja pracowałem 7 lat w IT, ja w wielu projektach pracowałem, gdzie odgórnie, prawda, odgórnie przez jakieś korpo, był temat, musimy potrzebować reprezentacji, ponieważ potrzebna jest kobieca perspektywa na przykład w danym projekcie. I ja przyznam, wiesz, to nie wiem, może mi podpowiesz, ale ja na przykład pracowałem kilka lat jako inżynier oprogramowania w telekomunikacji, tak, w procesowaniu sygnałów, tam sieci radiowe, takie rzeczy. I tam były tworzone algorytmy, które mają bezpośredni wpływ na życie człowieka codziennie. Ponieważ wszyscy korzystają z tego codziennie. I ja nie wiem, co to jest kobieca perspektywa w procesowaniu sygnałów radiowych. Nie mam pojęcia. I nie spotkałem się nigdy z kobietami, spośród kobiet, które pracowały w tych projektach, nigdy nie pojawił się temat. No to wystawiłeś sobie właśnie, kurwa, zajebistą... Potrzebujemy wiedzieć coś więcej? On właśnie podsumował jakby całą swoją rolę w tej dyskusji. On nie ma pojęcia, o czym mówi. Koniec. Wiecie, jakby... to jest trochę przygnębiające, bo ten człowiek robi... On tutaj mówi, że on jest, wiecie, to zależystą, nie? Ale on nie jest to zależystą, on jest chujawiemistą. Znalazł sobie jeden arbitralny przykład, w którym być może, podkreślę, faktycznie nie ma jakiejś korzyści z tego, że akurat klepiemy kot waginą czy penisem, nie? Może jest taka szansa.
Ale to niekoniecznie rzutuje na szerszą sytuację, nie? Nie wiesz, czym jest kobieta perspektywa, bo nie jesteś kobietą, no. Że one zapewniają kobietom perspektywę do algorytmu. Ten algorytm raczej był oceniany względem tego, czy poprawnie niesie dane. I powiem, może tego nie wiem, bo jestem mężczyzną, ale nie mam pojęcia, jak może wyglądać kobieca, albo azjatycka, albo heteroseksualna perspektywa na procesowanie sygnałów radiowych. I nikt mi jeszcze nie odpowiedział na to pytanie. Wiesz co, za mało wiem o twojej pracy i prawdopodobnie o systemach radiowych, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. To też rozumiem trochę, w którą stronę idziesz i jaki masz tutaj zarzut. To też nie chodzi o jakieś takie, wiesz, absolutnie dogmatyczne i co do promila trzymanie się kwestii reprezentacji, tego nie chcemy. Chcemy, żeby na tych stanowiskach żeby dla nas produkty, algorytmy, usługi i tak dalej wymyślali ludzie, którzy są do tego najlepiej przygotowani, którzy mają najlepsze kwalifikacje. Świetnie, że poruszyliśmy ten temat, ponieważ powiedziałaś, że wiele przestrzeni w IT jest dla kobiet nieprzyjaznych. Nie jestem pewien, w jaki sposób. Tak, rozumiem, że każda przestrzeń, w której jest większość mężczyzn, może być w jakiś sposób mniej dostępna dla kobiet i vice versa zresztą, ponieważ wiadomo, jeżeli faceci są w swoim gronie, to się zachowują trochę inaczej, ich jeszcze są w gronie mieszanym i na odwrót. Jasne. Ale obawiam się, mówię z własnego doświadczenia, tak, że w sektorze IT jest w tym momencie ogromny nacisk na różnorodność i na zapewnianie reprezentacji. Który nie przyniósł rezultatów. Może ci się wydawać, że ten jakby nacisk jest, ale bazując na danych, które sam podałeś, to się nie zmieniło. Tak jak powiedziałem, tam jest 10-letni przekrój w danych, na których Szymon bazował. I liczba mężczyzn w IT w proporcji do kobiet wzrosła, nie spadła. W 2010 mężczyźni stanowili 71% do 28% kobiet. W 2019 76% do 24% kobiet. Więc może ci się wydawać, że ten nacisk jest duży, ale skuteczność tego nacisku, tego zależenia ewidentnie jest mierna. W przeciwnym wypadku widzielibyśmy rezultaty tego kładzenia nacisku na to. I zobaczcie, w jak banalny sposób można odepchnąć jego obawy, nie? Tyle tylko, że problem z jego obawami nieodmiennie pozostaje jeden. Dla niego te obawy wystarczą. Jemu wystarczy, że on się obawia. I koniec. Ja się obawiam, ergo mam rację. Nawet w sytuacjach i w miejscach, gdzie nie mam pojęcia, co dokładnie z tej reprezentacji miałoby wynikać. I na przykład w jednej z bardzo dużych i bardzo znanych korporacji telekomunikacyjnych, w których pracowałem, był odgórny nakaz, aby nowo zatrudnianych pracowników 1/3 stanowiły kobiety na stanowiska IT, co było absolutnie niemożliwe do zrealizowania w mieście Krakowie, prawdopodobnie wszędzie indziej też, bo po prostu nie było tylu chętnych kobiet na 1/3. No, dodam, że programistki stanowią 11% programistów wszystkich w pracowników IT w Polsce. I efekt był tego taki i wiem to od ludzi, ponownie, to ja mówię swoje doświadczenie, tak, to nie jest tak, że ja mówię teraz przekrój statystyczny, ale wiem, że były przypadki zatrudniania ludzi poniżej progu kompetencji, żeby wypełnić tę kwotę płciową. I to jest, i ja rozumiem, że... Wiecie co? Ja też wiem, że były przykłady zatrudniania ludzi poniżej progu kompetencji. To jest zabawna sprawa. Ale dostaniecie teraz taki mały kawałek loru a propos tego, co Szymon mówi, bo wydaje mi się, że ten lore jest odpowiedni do sytuacji. W latach, dekadę temu już będzie, ja przez chwilę pracowałem jako pisarz techniczny, technical writer. I zostałem zatrudniony tam ze względu na umiejętność operowania językiem. Ja pisałem dokumentację techniczną do nadajników sieci komórkowych. I w tym samym czasie, w którym
mnie zatrudniono na stanowisko jakby klepacza kodu, programisty, programistki, przepraszam. Zatrudniono bodajże pszczelarkę. Zatrudniono też dużo osób, które wcześniej nie miało jakby w ogóle doświadczenia z pisaniem kodu. Wiecie dlaczego? Chcecie wiedzieć dlaczego? Powiem, nie chodzi o kwoty różnorodności. Chodzi o ogólny deficyt ludzi pracujących, znaczy zdatnych do pracy w IT. Więc jeżeli chcemy przytaczać absurdalne przykłady dotyczące tego, jakby, że się zatrudniało ludzi poniżej kwalifikacji, to nie dotyczy tylko kobiet. Porozmawiajmy o tym, ale tak jak mówię, to nie jest kwestia tylko kobiet. To jest kwestia przedstawicieli płci obojga, ponieważ IT ma tak duży problem z deficytem w ogóle ciał. Tak? I może dlatego przykład Szymka jest mierny. Może dlatego on zupełnie nie działa. Tak tylko chciałem poddać taką możliwość. Może to jest jednak bardziej złożone. Mogę podać przykład, który znam od, który no, też znam od koleżanki z pracy po prostu, że sposób przedstawiania zadań i krytykowania za niespełnienie zadań w danej pracy, co jest normalnym elementem pracy, jeżeli ktoś coś zrobi źle, to przełożony musi mu wykazać, co zrobił źle i dlaczego, i że proszę się poprawić następnym razem, był skonstruowany tak, że znaczy, żaden facet nie widział chyba z tym problemu, albo siedział cicho przynajmniej, ale dla tej osoby było to ekstremalnie emocjonalnie obciążające. Prawdopodobnie ze względu na różnicę po prostu. Że był to system dostosowany do tego, że ogromna większość w tym sektorze to są mężczyźni. Ja rozumiem, że takie problemy mogą istnieć, ale... Ależ był blisko powiedzenia tego! Tyle mu brakowało, żeby powiedział, że kobiety są bardziej emocjonalne. Kurwa, ale złapał się w ostatniej... Prawie wypadł przez poręcz, ale w ostatniej chwili się złapał, jebaniutki, no. Ja tam jestem pod wrażeniem, nie wiem jak wy. Mało tego, ja wam też mogę, wiecie, możemy się bić na anegdotki, nie? Ja na przykład mam dla was inną anegdotkę od mojej koleżanki, która w IT pracowała i z niego uciekła, nie? W sensie, ona robi w ogóle fenomenalne rzeczy, może kiedyś Zofię zaproszę, żeby poopowiadała o tym, co ona robi i jakie ma doświadczenia z tego, ale ona na przykład miała sytuację, że w jej zespole project manager poszedł na urlop i jej koleżanka została, widzicie, dwie kobiety w zespole, to znaczy, że już nie ma nieproporcji. Ale jej koleżanka została product ownerem na czas, kiedy ta osoba była na urlopie. I dzwoni koleś, oczywiście z innego biura polskiego. I odbiera kobieta, która ma się zajmować produktem i tego. I jak facet w słuchawce słyszy, że rozmawia z kobietą, która przedstawia się jako product owner dla tego produktu, to się pyta, czy on by jednak mógł porozmawiać z mężczyzną, nie? Taka anegdotka. Ponieważ jak wiadomo, sprzęt się siusiakiem obsługuje. Także, nie wiem, możemy przytaczać różne anegdoty. Śmiesznie będzie, jak poprzytaczamy anegdotki.
rozwiązania, które są teraz powszechne w firmach IT, nie widzę, jak miałyby to poprawiać, a widzę, jak doprowadzają do wymiernych szkód. I to również szkód dla kobiet, które poświęciły całkiem sporą część swojego życia do wykształcenia się na poziom specjalisty, jakim jest specjalista IT. Pracowałem w bok na słuchawce dietechnicznym, ale każdego dnia był choć jeden klient, który powiedział, czy aby na pewno mogę się zająć problemem. No, to nie istnieje, to jest wymyślone. Słuchaj, wydrołak, z pewnością jako kobieta masz histerię, czy coś. Najbardzo dużej korporacji telekomunikacyjnej, jakiej pracowałem, gdy wdrażano specjalne ułatwienia dla kobiet rekrutujących się, czy chcących się dostać do tej firmy, osobami, które protestowały przeciwko temu na zebraniach, były kobiety, które pytały, dlaczego traktuje się kobietę jako osobę potrzebującą szczególnych ułatwień, podczas gdy ja się dostałam do tej firmy tylko dzięki swojej pracy. I o czym to świadczy? Może o tym, że jakby istnieje grupa kobiet, które tak bardzo są dumne ze swoich indywidualnych osiągnięć, że nie wyciągną ręki do innych kobiet, które mogą potrzebować, mogą tego wsparcia potrzebować. Czy jest szansa, że to na tym polega problem? Czy jest jakaś szansa, że sytuacja tak wygląda i że może powinniśmy ją rozpatrywać z tej perspektywy? Bo jeżeli o tym to świadczy, to być może jakby znowu warto rozważyć hashtag zamknięcie mordy? Ja się nie znam, ja tam w IT to tak dużo nie pracowałem, ale tak by mi się wydawało. Ponownie. Widzę problem i widzę i te wszystkie tematy, o które omówiliśmy dzisiaj, ja tego nie podważam, ale zauważam jednocześnie, że proponowane i powszechne rozwiązania, mam wrażenie, że raczej służą dobremu PR-owi niż jakiejkolwiek poprawie problemu. To na pewno. Myślę, że większość rozwiązań raczej wprowadzana jest trochę siłowo, najczęściej po jakichś PR-owych kryzysach czy wtopach. I wcale one nie są, wiesz, w dzisiejszej kulturze oczekujemy, że odpowiedź firmy wdrażająca nową politykę to będzie 24 godziny od ogłoszenia jakiegoś problemu czy jakiegoś nowego skandalu. I oczywiście to nie jest odpowiedni czas, żeby się skonsultować na przykład z kobietami czy pracownikami danej firmy czy jakimiś instytucjami, które w takich sprawach mogą pomóc. Więc to jest trochę kwestia problemu takiego no już bardzo praktycznego. Ale wracając jeszcze do tej kwestii, dlaczego potencjalnie branża IT może być dla kobiet nieprzyjazna, no to z jednej strony chyba faktycznie coś w tym jest. Znowu, ja nie pracuję w branży IT, więc trudno mi sobie wyobrazić od początku, ale wyobrażam sobie, że nie bez przyczyny tak dużo jest programów na przykład mentoringowych poświęconych kobietom, tylko i wyłącznie, albo dedykowanych kobietom, które pomagają im taką pierwszą pracę zdobyć. Czy na przykład wskazują te firmy, które są aktywnie zainteresowane zatrudnianiem kobiet. Z drugiej strony pamiętam, że najsłynniejsza firma na polskim rynku, ta, która jest notowana na spółce giełdowej, mierzyła się z ogromnym skandalem związany ze swoją kulturą crunchu przed wydaniem swojej ostatniej gry, swojego ostatniego produktu. Bazunia. No, dobrze, no. Czy będzie o tym, że może mniej kobiet się zgadza też na crunch? No i wiesz, w momencie, w którym jesteś 20-kilkuletnim, czy nawet 30-letnim mężczyzną, no to praca po kilkanaście godzin dziennie, żeby tylko wypuścić produkt i na przykład powroty o godzinie pierwszej czy drugiej, czy spanie w biurze, jest jeszcze do zaakceptowania. To w momencie, w którym jesteś kobietą, która nie daj Boże ma rodzinę i dzieci, to jest system pracy, który kompletnie jest dla ciebie nieakceptowalny. Bo nie załatwisz sobie opiekunki, bo ludzie nawalają, bo na przykład takiej opiekunki nie masz. I na przykład to cię wyklucza, kultura pracy może wykluczać kobiety, szczególnie te kobiety, które mają dzieci. A umówmy się, no większość obowiązków jednak reprodukcyjno-opiekuńczych związanych z opieką nad dziećmi, ale też na przykład nad opieką nad osobami starszymi, czyli na przykład nad naszymi rodzicami czy dziadkami, spada w naszym społeczeństwie na kobiety, to jest wykluczające. Okej, ale to jest bardzo ciekawe, bo ja nie jestem do końca pewien, czy przykład, w którym firma wymaga od ludzi pracy do pierwszej w nocy, czy to nie jest przykład po prostu firmy źle traktującej pracowników?
Tak, oczywiście, jak najbardziej, no ale to się szczególnie, wiesz, coś po prostu ale ja się całkowicie pijance. Zgadzam z tym faktem. Przykład firmy źle pracującej pracowników to jest jedno, ale jeżeli ta firma tworzy kult tego, że ten zapierdol uszlachetnia i że tworzysz wielkie dzieło swoim zapierdolem, to być może jakby tworzy się wokół takiej pracy, mówię totalnie anegdotycznie, wcale nie w oparciu o jakiekolwiek kontakty z ludźmi, którzy w tym kulcie funkcjonują, to być może jest taka mała szansa, że ci ludzie, którzy mają mniej do stracenia i mają penisy, są też bardziej skłonni do tych poświęceń, które na dłuższą metę są gównowarte, ale bardzo fajnie tworzy się narrację o tym, jak to te wielkie poświęcenia uszlachetniają. Więc może o tym warto pomyśleć, kiedy się w ogóle prowadzi rozmowę na temat jakby tych sytuacji. Swoją drogą tutaj otwiera się też zupełnie nowy front rozmowy, to znaczy otwiera się też kwestia tego, że pamiętacie, jak rozmawiamy o samotnieniu, o izolacji facetów, o problemach facetów? Jedną z rzeczy, które bardzo umacniają problemy facetów, jest właśnie dokładnie to, nie? To znaczy ta kultywowana w ramach patriarchalnych wartości idea, że ty jako facet jesteś w stanie, masz szersze plecy, nie? Jesteś w stanie więcej udźwignąć. Ty jako facet jesteś tym koniem pociągowym, który będzie skłonny do większych wyrzeczeń niż słabe baby i w związku z tym ty zostaniesz dłużej w pracy, ty będziesz w stanie jakby pracować więcej nadgodzin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcemy walczyć właśnie z izolacją facetów i z ich poczuciem, że świat ich nienawidzi, to jest to kolejny front, na którym ta walka powinna mieć miejsce, nie? To znaczy powinniśmy wprost mówić facetom: mordo, zacznij od niepoświęcania się. Jakby twoja firma nigdy nie jest dla ciebie tak dobra, żebyś się poświęcał. A wszystkie te rzeczy, które ty poświęcasz, z których ty rezygnujesz, one prowadzą do twojej dalszej izolacji. Daryl? Ja się całkowicie zgadzam z tą obserwacją, że jeżeli prezentujesz ludziom potrzebę czy możliwość pracy do pierwszej w nocy, miejmy nadzieję, że za premię, albo i niekoniecznie, to z tego chętniej skorzystają mężczyźni. Ale nie jestem do końca pewien, czy kobiety są tu w jakiś sposób wykluczone. Równie dobrze można by przedstawić perspektywę, w których no, od mężczyzn oczekują się, że będą zarabiać jak najwięcej, bo to jest atrakcyjne również między innymi, prawda? Więc oni są kulturowo wpychani w przepracowywanie się do pierwszej w nocy, prawda, i tak dalej. Czyli oczywiście, że jest różnica w oczekiwaniu i w oczekiwaniach i w perspektywie i na to, kto będzie chętniejszy do tego, która ma część przyczyn w kulturze, część przyczyn w biologii, bo faceci też są naturalnie bardziej skłonni do ryzykownych i samoszkodliwych zachowań, nie tylko w naszym gatunku i tak dalej. Więc ale to nie jest tak, że to jest jedna grupa jest tu wykluczona od drugiej. Wydaje mi się, że jest to nieco bardziej skomplikowane po prostu. Pewnie, to jakby jeszcze raz nie mówimy, bardzo często nie mówimy o takim in your face wykluczeniu, chociaż pewnie... Takie przypadki znajdziemy, wiadomo. Często po prostu mówimy na przykład w przypadku IT z tych bardzo anegdotycznych historii, o których ja słyszałam, bo tak jak mówię, nigdy w IT bezpośrednio nie pracowałam. Po prostu często słyszałam no właśnie takie historie jak na temat, jak kwestia tego, do tej kultury crunchu, że często jest to po prostu środowisko, które jest niedostosowane, do osób o różnych potrzebach, czy na przykład do osób, które mają rodziny i dzieci. I często ten brak dostosowania, czy brak polityki jest wykluczający. To nie muszą być polityki, które są specjalnie limitujące kobiety. Wystarczy, że czegoś nie zrobisz i kobiety albo na przykład szybciej z takiej pracy zrezygnują, albo na przykład nie awansują w danej firmie, no bo nie będą mogły się w to włączyć na pewnym etapie, więc to się często dzieje w taki sposób. Jasne, to jest kolejny bardzo fajny przykład, ponieważ bez najmniejszego wątpliwości tego typu firmy, które jadą na ogromnym zaangażowaniu i oddaniu swojego czasu w firmie, są środowiskiem nawet wrogim ludziom wobec ludzi, którzy mają życie rodzinne. Nie? To jest całkowita prawda. Tylko że
ogromna ilość projektów niezwykle ambitnych, nawet nie tylko teraz, ale w ogóle poprzez historię, powstawała w takich warunkach. I... Mamy go. Mordo. Pierdolisz głupoty, nie? Jeżeli projekt wymaga ciężkiej, jeżeli projekt wymaga takiej pracy, że ludzie muszą po nocach zapierdalać, to znaczy, że zatrudnia za mało ludzi. Nie, że ci ludzie muszą tego. W sensie, kurwa, ja rozumiem, że mamy bardzo fajne programy i że wiele rzeczy jest takich wybitnych, nie jak Cyberpunk 2077, najlepsza gra w historii. Pamiętacie te wszystkie dziesiątki, które... No, w każdym razie, po pierwsze, 100%, nie będę nawet się bawił, 100% ludzi nie tworzy wielkich dzieł. Przykro mi, żadna kurwa praca nie tworzy wielkich dzieł. Darujmy sobie od razu bawienie się w 99,100. A po drugie... jeżeli nie ma... Jedyni ludzie, którzy są niezastąpieni, to są ludzie, na których często się nakłada tak bardzo dużo obowiązków, że nikt inny nie jest chętny przyjąć tak wielu obowiązków za nich, nie? I tak, jestem niezastąpiony, ponieważ jako jedyny jestem tak pierdolnięty, że będę pracować jak jebana ośmiornica, nie? Nie. I to są ludzie, którzy w naszych naprawdę cywilizowanych warunkach, gdzie mimo wszystko prawie nikt nie jest głodny i tak dalej, ludzie idą do takiej pracy raczej z pas... Poza tymi 500 milionami ludzi, którzy są? Czy mówisz o Polsce? Czy mówisz o Polsce, gdzie mamy dwucyfrową liczbę ludzi żyjących... Znaczy dwucyfrową procentową liczbę ludzi żyjących w relatywnej biedzie? To są ci, którzy nie chodzą głodni. To jest strasznie. Słynę, napisałem już do tej kobiety. Mam nadzieję, że być może uda się z nią pogadać, bo jest dużo rzeczy, które ona poruszyła, o których fajnie by było porozmawiać, a do których Szymon nie był gotowy na tę rozmowę, nie? A te wkurwe wielkie pomniki, kurwa, takie jak tego... J. Paweł II rzucający kamień do wody. Myślę, że to nie są wielkie dzieła, nie? W sensie... Nie. W sensie... Jakby, ja wam powiem tak, malarze nie speedrunują obrazów, nie? To nie działa w ten sposób. To nie jest tak, że kurwa, jak włożę jeszcze 70 dodatkowych godzin, to szybciej, to ten obraz będzie dobrze namalowany, nie? Pitu. Do projektu. Jeżeli ktoś jest programistą siedzącym do pierwszej w nocy, to raczej nie robi tego, żeby przeżyć, prawda, ponieważ grozi mu głód, tylko raczej dlatego, że chce pracować w tym miejscu, chce być na szczycie, chce... Dlatego, że jest zajebiście zindoktrynowany w domenie kapitalizmu. To jest prawda, Szymon, masz rację. Taka osoba jest z dużym prawdopodobieństwem ofiarą systemu, w którym żyje. Zgadzam się. To robić, prawda? I efektem tego bardzo często jest bardzo dobry produkt, nie zawsze, a propos tego przykładu, ale bardzo często tak jest. Natomiast perspektywa taka, że okej, my musimy tutaj tę przestrzeń pracy otworzyć dla ludzi o kompletnie innym doświadczeniu i zmienić system tej pracy, żeby on był otwarty dla tamtych ludzi. Dlaczego? To znaczy, ja rozumiem, że to ułatwi tym ludziom, ale ten system dawał takie rezultaty między innymi właśnie dlatego, że niezwykle obciążał pracujących w nim ludzi. I wydaje mi się, że to nie jest problem, wiem, że to nie jest problem dotyczący ogółu sektora IT, bo bez najmniejszego problemu można znaleźć pracę w sektorze IT, która będzie niewymagająca, która będzie od 8 do 16, a potem już nic nie robisz w pracy. I wydaje mi się, że nie widzę problemu, aby w przestrzeni zawodowej była również miejsce dla takich projektów, które jeśli ktoś chce przycisnąć się do granic możliwości, pracując nad czymś, co mu się podoba, to proszę bardzo, i wiemy, że w takich grupach, że w takich miejscach nie będzie reprezentacji przez wszystkie grupy, ponieważ ludzie dokonują różnych wyborów.
I ponownie, ja nie pochwalam tego modelu, bo nie wiem, może ja nie znam szczegółów, ja nie wiem, czy ci ludzie, nie wiem, ktoś tam mobbingował do tego siedzenia do pierwszej w nocy, ale nie jestem pewien po prostu, nie jestem pewien, czy domaganie się od zmiany systemu pracy od takich miejsc jest najlepszym pomysłem. I oddaję ci głos, ale się rozgadaliśmy potwornie po prostu. Tak, strasznie, właśnie zauważyłam, bo już no, a mam jeszcze jedno pytanie na koniec, chyba, że chcesz jeszcze dodać coś do tego, co powiedziałem. Wiesz co, może dodałabym tylko tyle, że wiesz, tutaj trochę rozpatrywaliśmy case firmy. Ja powiem, że to, cały ten wywiad to jest kurwa taki niesamowity, to jest taki niesamowity przykład mansplainingu, że aż mi się smutno zrobiło, nie? Na zasadzie, dzień dobry, to jest moja gościni, a teraz jej wytłumaczę, dlaczego jest w błędzie, nie? Skurwa masakra. W sensie... Nie jestem, nie wiem, czy kumacie, o co chodzi. Nie jestem zaskoczony, ale jestem zawiedziony, nie? Informatycznej, projektowej, może wiesz, ich produkty, chociaż masowe, no, współtworzące... Tak, no nie rozpędzaj się, co? Które jednak są bardzo ważne, no to są ważniejsze obszary, w których podobny problem kultury pracy możemy zaobserwować. No ja na przykład się wywodzę ze środowiska akademickiego, gdzie ta dysproporcja jest no, absurdalna. To znaczy, wiemy, że większość, mówię już ogólnie bez podziału na kierunki, większość studentek to są kobiety, większość doktorantek to są kobiety, więcej kobiet kończy doktoraty. Mhm. I nagle w pewnym momencie, na etapie pomiędzy doktorem właśnie, a doktorem habilitowanym, ta proporcja się kompletnie zaburza. To znaczy dużo więcej jest samodzielnych pracowników naukowych, to mężczyźni, dużo więcej profesorów, mężczyźni. I coraz więcej kobiet z tego środowiska wskazuje na to, że właśnie środowisko akademickie ze względu na sposób swojego funkcjonowania, czy właśnie niedostosowania na przykład do pewnego cyklu biologicznego życia kobiety, na pewnym etapie, no i właśnie to koreluje z tym wiekiem około 30 kilku lat, kiedy większość kobiet już chce założyć rodzinę, wtedy one odpadają. Mm-hmm, bo jakby nie ma tego systemu, który by im wspomógł albo powrót na te stanowiska, albo na przykład system opieki nad dziećmi. No a chyba możemy się zgodzić, że w przypadku nauki, czyli tworzenia wiedzy, no to jest jednak super ważne, żeby nie tworzyli tylko mężczyźni, ci, którzy mają najwięcej czasu i mogą się, i tylko pracoholicy, ale też, no, ale też między innymi kobiety, które no przecież no właśnie całe życie często pracują na swój sukces, a po prostu odpadają, kiedy decydują się na życie rodzinne. Więc to jest na przykład... To by była zupełnie inna rozmowa i już nie chcę tego komentować, bo wejdziemy po prostu w kolejny temat, może na następnym razem, natomiast dodam tylko, że nie, no chyba trochę tak jest, że popychanie nauki do przodu to właśnie pracoholicy robią i ludzie, którzy nie szanują swojego życia osobistego, poświęcają całe swoje życie pracy. Chyba... O, wow. O, wow. On ją całkiem dosłownie wyśmiał na koniec. Ależ to jest przykre. A trochę tak jest, mam wrażenie. I pytanie takie, bo mówię, że musimy to dostosować, że ta środowisko musi działać tak, żeby dopuszczać również osoby, które nie chcą być pracoholikami, które chcą mieć aktywne życie rodzinne. Ja mam pytanie, nie musimy na nie odpowiadać, czy to środowisko może funkcjonować, czy można poszerzać granice ludzkiej wiedzy, dzieląc to z życiem rodzinnym. Nie wiem tego, ale to jest otwarte pytanie. Myślę, może to jest pytanie zupełnie osobne, ale ci ludzie, którzy są na szczycie, bardzo często poświęcają całe swoje życie temu, co rozwijają, więc ja nie wiem, czy to jest. To nie jest takie oczywiste, że zorganizujemy to inaczej, to będzie dobrze. Nie wiem tego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Już musimy kończyć, bo żeśmy się naprawdę rozgadali. Bardzo dziękuję. Bardzo ciekawa była dyskusja. Gorąco zachęcam do komentowania tego wszystkiego, co tutaj padło. To nie była dyskusja, typie. To był histerycznie po prostu fatalny koncert mansplainingu. To nie miało nic wspólnego z dyskusją. Dawałeś kobiecie, całkiem dosłownie dawał kobiecie przedstawić jakiś koncept tylko po to, żeby chwilę później powiedzieć, że jest w błędzie. To nie ma nic wspólnego z dyskusją. Nie wiem, jest mi kurwa trochę przykro, jak na to patrzę, nie? Ale nie obzurałem sobie tego, nie? To jakby to tak wyglądało. Że jakby
Ja jebę. Znaczy, wiecie, jakby to jest sygnał, że... Znaczy, z tej rozmowy wyciągam jedno, nie? Ta kobieta z pewnością jest osobą, z którą warto porozmawiać. To jest rzecz, co do której nabyłem pewność, słuchając tej rozmowy, nie? Natomiast jednocześnie... To było parszywe, nie? Nie mam lepszego określenia na to. To było po prostu... Przykro było tego słuchać. Dwie nieskończoności o Karolin da Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK i Janek. Osoby dające pizzę: Adam Pływowski, Zakumiak, Ranafek, Krzysztof Karliński. Dawczynie kawy z ciastkiem: Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hypatia, Szabrowny Kucyk, Chrysku, Behanort, Horsigon Wild, Konrad Wary, Łukasz Puchalski, Dawid Jorzeniowski, Smokey Dora. Dawczynie kawy: Michał Szadziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, George Soros, Azjuramin, Barnaba, Jaszły 2, Heinrich, Samrion, Adam, Klusek, Maciej oraz XLS. I wreszcie dawcy herbaty: Arkadiusz Gumiński, Grub Mefisto, Pączek de Bos, Lakardar, Paweł Pawlik, Antyblister, Inżynier Pilny, Empathy Master 3000, Splend w Lubel, Hubert Mazur, Cika Kaczka, Maciej Dziliński, Sylwester Uba, Adrian Gami oraz Daru. Uwielbiam was, jesteście super, dobrze was mieć. Zobaczmy się jutro i zobaczmy się na Patronite.pl Relindel. Ha, 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 reklama na koniec.